Już. Cześć, witam Was śmiał z tej strony. Słuchajcie, witam na live w niedzielę 8 października 2023 roku. Tylko od razu muszę sprawdzić, czy słychać mnie. Powinno być mnie słychać. Jeszcze poczekam na sygnał, że mnie słychać. Jest w miarę dobrze. I będziemy jechać z zagadnieniem. A, bo jeszcze nie umieściłem sobie. No, zrobimy tak, żeby było wiadomo, że to jest na żywo. O, będzie git. Słychać, dobra. Słuchajcie, jak widzicie, jestem z powrotem w kanciapie na dole, znaczy w pokoju na dole. I żeby było ciekawiej, w tej chwili już live jest z peceta. Dzięki tu uprzejmości Wojtka, jednego z widzów, znacie Wojtka, on tutaj pisze ze Stanów Zjednoczonych do mnie, mogłem włożyć grafikę, kartę graficzną trochę lepszą do starego komputera i jakoś coś tam śmiga. Uczę się z powrotem Windowsów po latach, chociaż oczywiście z Maca cały czas korzystam do różnych tam rzeczy, ale bardzo ciekawe doświadczenie. No i zobaczymy, jak to będzie śmigać. W każdym razie, słuchajcie, tak na razie organizacyjnie jeszcze testowałem sobie, jak można, czy w ogóle da się coś tutaj ogarnąć, jakieś na przykład coś pokazać, jakieś, wiecie, jakąś gierkę, w którą się gra. Na razie mi stare rzeczy chodzą. No, na przykład wam pokażę, o, coś takiego. Czekajcie, testujemy sobie. O, jest. Cold Waters. Testowałem sobie Cold Waters. Łódź podwodna. No to dosłownie dzisiaj, bo nie miałem wcześniej czasu. Próbowałem zatopić amerykański lotniskowiec USS Nimitz. Skończyło się niestety, jako że uczę się dopiero, Cold Waters skończyło się raczej w ten sposób. O, tu macie, jak się skończyło. Dostałem rakietą, znaczy torpedą i po mnie. Ale w każdym razie tak, no dobra, to na razie wystarczy. W każdym razie stestowałem to, okazało się, że starsze rzeczy chodzą. Zobaczymy jeszcze dzisiaj, może po live'ie albo jutro rano spróbuję stestować, jak te nowsze różne rzeczy działają na tym kompie. Bo to jest stary komp mojego syna. Mój syn ma teraz nowy, a ten stary jakoś ja zacząłem używać. Zobaczymy, jak to będzie działać i tak dla własnej przyjemności. Być może gdzieś będę sobie też coś takiego wrzucał na kanał. Raczej rzeczy związane z historią, jakieś historyczne gierki, strategie, tego typu rzeczy. Zobaczymy. Ale to tak jakby obok działalności kanałowej, nie? W każdym razie tak, zaczynamy live'a. Od razu. Martin Master, bardzo Ci dziękuję za wsparcie kanału w ten sposób. I tak. Czekam na Twoją odpowiedź odnośnie Pandora Gate, pisze Marcin. Słuchajcie, ja oczywiście wiem, słyszę o tym, wiem, co się tam dzieje. Jakie straszne rzeczy się dzieją. Natomiast kompletnie nie znam tych gości. Niektóre te ksywy tych pacjentów mi się gdzieś tam obiły, wiadomo, przez lata. Natomiast akurat to byli goście, których chyba nigdy nie obserwowałem, nigdy nie oglądałem. I jak tak zacząłem w związku z tą całą aferą wnikać to, co oni, czym oni się zajmowali w internetach i ogólnie z czego byli znani, no to powiem szczerze, że ja się dziwię, że w ogóle się dziwię. No tak jest skonstruowany właśnie internet, no im ktoś jest bardziej większym debilem i robi content dla debili, tym jest bardziej popularny. Oczywiście nie zawsze, są też dużo wyjątków pozytywnych, jest, że
duże, że tak powiem, zasięgi osiągają ludzie na poziomie i prezentujący jakieś tam poważne rzeczy. No ale właśnie no, jakoś mnie nie dziwię, że akurat bohaterami w cudzysłowie takiej afery byli, są goście, którzy generalnie przeprezentują kontent dla debili. No. Co ja mam na ten temat powiedzieć? Słuchajcie, to było wykorzystywanie nastoletnich dziewczyn zafascynowanych jakimiś, kurna, nie wiem, influencerami i tak dalej. I dla mnie nie ma tłumaczenia, że oni nie wiedzieli, że one są młode, bo wszystko się kończy w momencie, jeżeli się komuś podaje narkotyki albo alkohol po to, żeby go za przeproszeniem wydymać. No, no to to już jest poniżej wszystkiego. Także co ja mam na ten temat powiedzieć? Należy takie osoby karać, piętnować ich zachowania i zwracać uwagę na to, jakie treści w sieci oglądają wasze dzieci. I tak to wygląda. I teraz tak, a propos Izraela. Ciekawe, jak sytuacja w Izraelu wpłynie na wizerunek wszechmogącego Mossadu. Mossad nie jest wszechmogący i wszechmocny, tym bardziej mówiliśmy już kiedyś na ten temat. Wiele operacji Mossadu okazało się wielkimi klapami. Mossad wielokrotnie dawał ciała i aż zresztą może właśnie na kanwie tych wydarzeń i tego, czy Mossad dawał ciała, czy jest takim potężnym. Mówię Mossad i różne inne służby specjalne izraelskie, bo tam tego jest odpyty. Oni wielokrotnie dawali dupy i to tak konkretnie. I w związku z tym właśnie narodził mi się też pomysł, żeby na przykład o tego typu operacji, w której koncertowo dali ciała, nagrać filmik. Widzieliście w tym tygodniu mijającym, że powróciłem z historią. Co prawda myślałem, że będą dwa filmy, ale był jeden. Dlatego, że drugi filmik nagrałem, od razu wam powiem na jaki temat, bo temat wydawał mi się bardzo ciekawy. I też a propos służb specjalnych i różnych tego typu rzeczy. To był temat pod roboczym tytułem Parapsychologia w siłach specjalnych. Trafiłem na artykuł z takiej gazety rosyjskiego, takiego magazynu zajmującego się sprawami obronnymi. Trafiłem na prastary wywiad z jednym z generałów, który zajmował się szeroko pojętą parapsychologią po prostu potrzebną, możliwą do wykorzystania w działalności sił specjalnych. I wiecie co, to było bardzo fascynujące na początku. Sprawdziłem tego gościa w ogóle, który o tym mówił, tego generała. Rzeczywiście gość jest, to jest prawdziwa postać, obecnie na emeryturze, opowiadał tam różne rzeczy. Na początku było ciekawie, no ale jak dalej wgłębiałem się w to, o czym on tam gada, no to stwierdziłem, że gdybym nakręcił o tym film, no to mój kanał rzeczywiście by się upodobnił do kanału Atora, nie tylko przez oświetlenie, ale też przez treści. No. Bo jak zacząłem czytać o tym, że potrafił wyszkolić żołnierzy specnazu, tak, albo wywiadowców, rozwiedczyków, tak, że oni za pomocą swoich myśli i postrzegania pozazmysłowego potrafili przeczytać dokumenty, które znajdowały się w zamkniętym sejfie oddalonym o 1000 kilometrów od ich miejsca pobytu i nawet odczytywali te dokumenty, jeżeli były one napisane w języku, którego oni nie znali, no to zacząłem mocno wątpić, czy gościu czasem nie pozostał normalny, czy pozostał normalny po zakończeniu służby. Temat jest na pewno ciekawy i będę musiał poruszyć ten temat, parapsychologia, psionika i tego typu rzeczy, bo sami słyszeliście na pewno, zresztą ja kręciłem chyba o tym kiedyś filmy, o programie amerykańskim na przykład MK Ultra, czy o różnych niemieckich próbach, o tym akurat nie mówiłem w czasie II wojny światowej, że oni próbowali jakichś podobnych dziwnych rzeczy poza nauką. No i Ruscy naprawdę mocno szli w tym kierunku, natomiast no, jak ja czytam takie rzeczy, wydawałoby się w poważnym magazynie, no to nagle zaczynam wątpić, nie? Czy to aby na pewno nie jest jakieś coś dziwnego i będę musiał, przepraszam, jeszcze raz nagrać taki filmik na ten temat, żeby to miało ręce i nogi, no żeby to nie było żenująco głupie po prostu. Także tak to wygląda. A
Ciekawe, jak ta sytuacja wpłynie na wizerunek Mossadu. No, ja do końca nie byłbym przekonany, że Mossad tutaj, czy w ogóle służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze izraelskie, czasem nie... One mogły być bardzo dobrze poinformowane i prawdopodobnie były dobrze poinformowane o tym, co ma miejsce. Natomiast z jakiegoś, chociaż wydaje się, że z jasnych powodów, wiadomo, że obecna sytuacja, czyli atak Hamasu i w tej chwili zdaje się tam się inne organizacje dołączają na Izrael, jest na rękę obecnemu rządowi. Przypominam wam, że w Izraelu od pewnego czasu istnieje bardzo duża polaryzacja społeczeństwa. Dzieją się różne dziwne rzeczy. Ludzie są przeciwko rządowi. Przeciwko rządowi buntują się również niektóre instytucje, niektóre stowarzyszenia, na przykład stowarzyszenia byłych rezerwistów. Sądownictwo również jest przeciwko rządowi. Następuje totalna rozpierducha, rozłam w Izraelu i wiecie, nic tak nie konsoliduje społeczeństwa jak wojna i zagrożenie. Dlatego zastanawiam się, czy czasem po prostu nie było to tak, że pozwolono Hamasowi na przeprowadzenie tej operacji i teraz zbiera się owoce tego. No. Aczkolwiek z drugiej strony, wiecie, jeżeli widzę zabitych tylu ludzi, przede wszystkim żołnierzy, widzę generała izraelskich sił IDF-u w niewoli, widzę czołgi przejęte przez hamasowców, no to zastanawiam się, czy rzeczywiście Izraelczycy aż tyle by zaryzykowali. Z drugiej strony, wiecie, politycy są zdolni do wszystkiego. Czy to są politycy nasi, amerykańscy, rosyjscy, czy izraelscy. Także to jest bardzo ciekawa sytuacja, będziemy ją oczywiście obserwować. Natomiast po tym, co tam się działo, co było widać, co się dzieje w Izraelu, no to nie należy się spodziewać, że Izraelczycy odpuszczą. To jest znakomita sytuacja dla Izraela, żeby po prostu zlikwidować jakiekolwiek marzenia o jakiejkolwiek państwowości Palestyny, czy o jakimś zwiększeniu ich wolności. Natomiast oczywiście trzeba również pamiętać z drugiej strony, że Izrael również stoi na bardzo niebezpiecznych, że tak powiem, pozycjach, gdyż ma przeciwko sobie praktycznie wszystkich naokoło. Łącznie z Arabią Saudyjską, z którą wydawało się, że sytuacja się tam zaczyna powoli jakoś normalizować. Także poza tym jeszcze oczywiście pojawiły się głosy, że niektórzy zaczęli mówić, że Izraelczycy sobie na to zasłużyli swoim postępowaniem, swoim de facto można powiedzieć również rasizmem i swoją działalnością bardzo brutalną w stosunku do Palestyńczyków. To są ich sprawy. Izraelczycy właśnie w ten sposób działali. Brutalni i bardzo często prowokowali różne sytuacje. Z drugiej strony trzeba zawsze pamiętać, że Izrael żyje cały czas w stanie wojny. Jest otoczony przez wrogów. Myślę, że gdybym był Izraelczykiem, to pochwalałbym brutalizację, brutalne działania moich służb bezpieczeństwa i wojska w stosunku do Palestyńczyków, mając oczywiście z tyłu głowy to, że Palestyńczycy są prawowitymi mieszkańcami tych ziem. Ale to, co w tej chwili zrobił Hamas, to było coś takiego, co de facto zadziała tylko na szkodę wszystkich tych, którzy walczą o niepodległość Palestyny. No bo wiecie, no, rozumiem, strzelanie do służb bezpieczeństwa, do wojska okupanta i tak dalej, ale zabijanie cywilów. Chociaż trzeba również pamiętać, że w Izraelu praktycznie nie ma cywilów, bo z reguły albo jesteś przed wojskiem, albo w wojsku, albo jesteś rezerwistą. Ale zabijanie cywilów, w tym branie zakładników ludzi starych, dzieci, zabijanie kobiet, bezczeszczenie ich zwłok i cieszenie się z tego powodu, nie wiem, czy zauważyliście, zawsze ci wszyscy przedstawiciele religii islamskiej jakoś dziwnie strasznie wpadają w jakiś amok w podobnych sytuacjach. Skaczą, plują, krzyczą.
To jest po prostu coś, co zadziała wprost przeciwnie chyba do oczekiwań tych, którzy tą rewoltę wywoływali i tych, którzy przez lata budowali ten wizerunek pokrzywdzonych Palestyńczyków. Oczywiście kto się z tego najbardziej cieszy, co się tam dzieje obecnie w Izraelu? Bo Rosjanie bardzo sobie chwalą tą sytuację, żeby było ciekawiej. I kibicują oczywiście Palestyńczykom, żeby było ciekawiej. Mimo, że bardzo duża rosyjska diaspora w Izraelu mieszka i właściwie Izrael powstał w dużej mierze na bazie Żydów pochodzących z terenów byłego Związku Sowieckiego i Polski. Także tak. Bardzo ciekawi mnie to w ogóle, jak zachowają się inne państwa, żeby było ciekawiej. Turcja jako członek NATO zdecydowanie opowiedziała się za Palestyńczykami i pochwaliła, przynajmniej dzisiaj rano tak czytałem, pochwaliła działania Hamasu na terenie Izraela. To też jest bardzo ciekawe, prawda? Członek północnoatlantyckiego. Jebiście. Czekajcie, patrzę, co tam się jeszcze dzieje w tej chwili. Nieprzewidziane skutki. Hamas uruchomił całą lawinę zdarzeń. Ciekawe. No i dobra. No i tak. Izrael ma prawo do obrony swojego terytorium i swoich obywateli. Strefę Gazy należy zamienić w proch. Ja oczywiście wiem, co ty chcesz powiedzieć. Z drugiej strony Palestyńczycy mogą mówić, że oni też chcą bronić swojego terytorium i swoich obywateli, bo teren, na którym rozciąga się Izrael, to jest Palestyna. Nie? Też tak może być. Tam się nigdy nie uspokoi, dopóki nie wycięty w pień zostanie jeden z tych narodów. No, po prostu. Czmielu, czy widziałeś filmik, jak bojownicy, mówisz o terrorystach, przewożą autem ciało organizatorki festiwalu Trans Music? Zresztą kto normalnie organizuje festiwal przy granicy Strefy Gazy? No, a kto normalny wozi trupa cywilnej kobiety i pluje na niego na pace ciężarówki, no to też można w drugą stronę powiedzieć. Słuchajcie, oczywiście ja osobiście, chociażby ze względu na moje przekonania dotyczące tego, że trzeba chronić cywilizacji Zachodu, jestem w tym momencie przeciwny działaniom Hamasu i bardzo je potępiam. Także mimo, że oczywiście rozumiem dążenia Palestyńczyków do odzyskania niepodległości i wolności. Natomiast nie w ten sposób. No. Bez jaj. Jak oceniasz operację Hezbollahu w Izraelu? No, mi się zdaje, że tam był przede wszystkim Hamas, a nie Hezbollah. Hezbollah zdaje się dołączył się do tego, albo przynajmniej dzisiaj coś mi mignęło takiego, że Hezbollah zdaje się próbował się w jakiś sposób dołączyć do tej operacji całej Hamasu. Amerykański lotniskowiec płynie do Izraela. No i tak to wygląda, muszę ja wam powiedzieć. Oczywiście chyba nikt nie ma wątpliwości również na tym, no, nie ma wątpliwości, że za tym wszystkim stoją irańskie służby specjalne, także to tak to wygląda. Chmielu, częściej bywaj. No teraz mam wrażenie, że wreszcie będę częściej, dlatego że co? O co tu chodzi, kurde? Ktoś napisał, że
Nie, dobra. Nie wiem, kurde, wytrąciło mnie coś tutaj. A, będę częściej, dlatego że, no słuchajcie, no, miałem bardzo dużo problemów teraz cały czas, kurde, jakoś ten wrzesień mi minął także i problemy zdrowotne moich zwierząt, dzieci, rodziny moje i tak dalej, ale no, mój kumpel dobry mi umarł i byłem też na pogrzebie w piątek, też mnie to tak miał być w piątek live, no, ale jakby nie byłem, że tak powiem, w nastroju go robić, ale chcę regularnie, zresztą mam nadzieję, że ten filmik historyczny z tego tygodnia był takim zwiastunem tego, że coś w tym kierunku będę robił, żeby być częściej. Dobry wieczór. Udało mi się w końcu trafić na live'a. Gary poukładane w słupeczek. Kiedy wracasz do gry? Wiecie co? Nie będę miał tutaj na stałe rozłożonego zestawu. Dopiero mam wrażenie, że uda mi się, no chyba, że mi się uda tutaj zorganizować miejsce, więcej miejsca, dlatego, że tutaj jeszcze do tego pomieszczenia będzie musiała przywędrować Agama brydata od mojego syna z góry z całym terrarium i może być słabo z miejscem. Ale na pewno będę dążył do tego, żeby sobie znaleźć dobre miejsce na bębenki, także. Nie mogę wspierać, bo jestem biedny, ale czekam na info o Izraelu. Chmielu, kiepsko to wygląda, jak monitor w okularach ci się odbija. No, kurwa. No to masz problem. No jak? Mogę wyłączyć monitor, wtedy będę mógł sobie pierdzielić po prostu tak. Bez ładu i składu, no. No nic na to nie poradzę. Cześć, Moryc. O, wiecie co, ja w ogóle wywalę tego jednak. Przeszkadza mi to gówno. O, tak będzie lepiej zdecydowanie. O, o, o. Dobra. Witam cię, Morycu. Kto będzie rządził za tydzień? Jak obstawiasz wyniki wyborów? Za tydzień będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość jeszcze, bo najpierw musi zostać powołany nowy rząd. A zdaje się, nowy rząd to tak nie od razu. Prezydent może wyznaczyć, desygnować szefa danej partii, czy tam kogoś jako premiera do powołania nowego rządu. To mija trochę czasu i zdaje się, że pierwsze posiedzenie nowego parlamentu czy tam nowego rządu się dopiero po jakimś czasie zaczyna, także to za tydzień jeszcze będzie PiS. Natomiast wydaje mi się, że chyba, znaczy ja nie mam wątpliwości, że te wybory to jest po raz kolejny, niestety muszę z przykrością stwierdzić, to jest głosowanie na mniejsze zło. Po prostu. I ja wiem, że tu wiele osób zaraz zacznie pianę toczyć, ale uważam, że największym zagrożeniem dla Polski jest dojście do władzy Koalicji Obywatelskiej ze względu na to, że politycy Koalicji Obywatelskiej, a przede wszystkim wierchuszka Platformy Obywatelskiej i nie tylko, bo tam również przedstawiciele lewicy, również ci, którzy tam gdzieś planują wspólnie rządzić z koalicją, bardzo wspierają dążenia niektórych zachodnich krajów europejskich do federalizacji Europy. Z tym, że musimy pamiętać, że jak się słyszy o tym, jak to ma wyglądać, jakie są plany, jakie mają marzenia niektórzy przywódcy, chociażby Niemiec, to nie będzie to federalizacja, tylko to będzie zjednoczenie pod kierownictwem. I uważam to za największe zagrożenie dla Polski. Dlatego no, bardzo obawiam się tego, że wygra Koalicja Obywatelska. Chociaż wydaje mi się, że to nie jest możliwe. Ale wiecie, najgorsze z tego wszystkiego jednak jest to,
że tak jak mówię, PiS to nie są jakieś Alfonso Omegasy, których nie wiem, lubię albo popieram, bo bardzo wiele rzeczy według mnie robią absolutnie fatalnie i skandalicznie. Właściwie w PiS-ie podoba mi się tylko to, że rzeczywiście podjęli się realizacji paru takich rzeczy, które są bardziej takie, można powiedzieć, były bardziej ryzykowne, bardziej długofalowe, w sensie, no chodzi mi przede wszystkim o projekty różne, które rozpoczęli, dotyczące chociażby budowy CPK, co uważam, że to jest bardzo dobrą sprawą, do budowy, do rozbudowy naszego rurociągu północnego. Że on tam tych tunelach, przekopach nawet nie mówię, chociaż przekop też jest według mnie bardzo ważny. Ale wiecie, robią też bardzo dużo rzeczy złych, czyli jedno mówią, a potem liżą tyłek Brukseli, podpisując różne dziwne kwity i według mnie prowadzą fatalną politykę, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną Polski. Bardzo często popełniają błędy, chociaż zdecydowanie lepszą politykę prowadzą niż ekipa Tuska dawniej. Natomiast najbardziej to, co mnie razi, to jest upolitycznienie armii. To jest rzecz, która mnie najbardziej razi w PiS-ie. Upolitycznienie i wykorzystywanie wojska do celów politycznych. I to jest rzecz, która praktycznie prawie decyduje o tym, że no, nie powinno się na nich głosować. Natomiast jaki jest wybór? Z drugiej strony, jak dojdzie do władzy koalicja, no to w ogóle to, że armia jest upolityczniona, będzie upolityczniana, będzie naszym najmniejszym problemem. No niestety, wybór między dżumą a cholerą, ale jedną z tych chorób można przetrwać, przynajmniej będąc Polakiem do końca. Musimy sobie zdać sprawę, ci, którzy idą na wybory, z tego, że naszym zadeklarowanym wrogiem obecnie jest nie tylko Rosja, która cały czas obiecuje, że nas zbombarduje atomem i zaatakuje i ich czołgi będą 3 dni w Warszawie, ale są również Niemcy. Niemcy nie istnieją bez tanich węglowodorów, dlatego Niemcy są wciąż sojusznikiem Rosji, w tej chwili ukrytym. Dlatego Niemcy kumają się z Ukrainą, w tej chwili również tam chcą ich wykorzystać i przeciwko Polsce. Wszelkie działania niemieckie w stosunku do Polski, czy działania Unii Europejskiej w stosunku do Polski mają na celu przede wszystkim albo zniszczenie naszego potencjału, uniemożliwienie nam rozwoju albo zainstalowanie władzy posłusznej tutaj w Polsce. Musicie sobie zdać sprawę, ci, którzy mają wątpliwości, czy głosować może na Platformę, że Niemcy doskonale zdają sobie z tego sprawę i realizują to od lat. Niemcy wiedzą, że z Polską pomiędzy nimi a Rosją, z silną Polską przede wszystkim i taką, która posiada własne znanie i własne interesy, ich gospodarka nie będzie konkurencyjna i atrakcyjna dla świata. Dlatego zrobią wszystko, żeby doszło w Polsce do zmiany władzy albo żeby Polska została przycięta do tak zwanego, nie wiem, junior partnera po prostu, albo gastarbeitera w Niemczech. I tak to wygląda. Dlatego, jeżeli na przykład wygra wybory PiS, to dopiero zobaczycie, co się wtedy będzie działo. Wynik wyborów będzie podważany z każdej strony. Będzie próba wywołania niepokojów społecznych, wywołania czegoś w rodzaju Majdanu. Mówią o tym oficjalnie przedstawiciele Silnych Razem, czyli tego twardego zaplecza Platformy Obywatelskiej. Mówią o tym oficjalnie niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej, którzy sugerują, że wybory będą nieuczciwe, oszukane i tak dalej. To są ludzie, którzy nie uznają zasad demokracji po prostu, ponieważ
jedną z podstawowych zasad demokracji jest to, że po wyborach, jak się w nich przegra, to człowiek przyznaje się do porażki i kombinuje, co zrobił źle. I to jest bolesne bardzo, bo ja również wiem o tym, że jak PiS kiedyś przerżnął wybory, to też mówił, że wybory były sfałszowane. No niestety. Także... Także tak to wygląda. Czy wojsko może wykorzystywać tunele drogowe, takie jak na Zakopiance podczas wojny? Czy są jakieś militarne zastosowania takich obiektów? Powiem szczerze, nie wiem, nigdy się tym nie interesowałem, ale na pewno inżynierowie, planiści wojskowi mają jakieś pomysły na wykorzystanie tego typu obiektów. Natomiast nie wiem, jak one są zbudowane. Czy są zbudowane w ten sposób, żeby mogły pełnić również jakieś funkcje, jeżeli chodzi na przykład o funkcje, nie wiem, bunkrów, schronów i tak dalej. Z innej beczki. Ktoś może mi wytłumaczyć, jak po wypadku na A1 gość może się tak zawinąć i wyjechać z kraju? Tyle czytałem na ten temat różnych plotek, natomiast słuchajcie, no, mamy niekompetentną policję przede wszystkim. Policję, która jest powiązana różnymi dziwnymi układami i układzikami z różnymi dziwnymi ludźmi i na telefon można wiele rzeczy załatwić, no, po prostu. Ja tutaj innego wytłumaczenia nie widzę. Także... Ale w ramach ciekawostki, jeżeli tam ktoś mówił, że ten sprawca tego wypadku powiązany z PiS-em na pewno albo coś, to też bym w tą stronę nie szedł. No. Powiązani raczej z Platformą, to są jego... No raczej z Komitetem Obrony Demokracji są jego obrońcy obecnie. Także tak. Nie, to raczej chodzi o to, że ktoś po prostu, uczestnik wypadku miał dojście do osób decyzyjnych, do ludzi bogatych, obeznanych z kontaktami i to umożliwiło mu ucieczkę, która się już skończyła, bo przypominam wszystkim, że został zatrzymany w Katarze. I bynajmniej nie przez Rutkowskiego, tylko przez grupę operacyjną Policji Państwowej. Kurno, o co chodzi z tym Grzegorzem Grochowskim, kurczę? Dlaczego Grzesiek pisze cały czas, czy widział ktoś chmielo? Tja. Jesteś prowokatorem, Bartku. Takie teksty, jak piszesz, to znaczy, że albo jesteś prowokatorem, albo kompletnie nie rozumiesz, co się dzieje na świecie. Chmielu, Wojsko Polskie wysyła Herkulesa po polskie dzieci i innych naszych obywateli. Jak to oceniasz? Bo ja bardzo pozytywnie. Też oceniam to bardzo pozytywnie. Natomiast zastanawiam się, dlaczego nie wysłali dużego samolotu pasażerskiego 737, czy tam 767, przepraszam, Boeinga, którego mają, który również jest samolotem wojskowym w dyspozycji naszych sił zbrojnych, którego korzystają polskie VIP-y. No ale to już są sprawy techniczne, być może tam ten samolot był zajęty. Natomiast między innymi wojskowa flota lotnicza, flota powietrzna jest również od takich rzeczy. Także... Bardzo ciekawy był ten film historyczny ostatnio. No cieszę się. Mi się też wydawało, że on jest dość fajny, dość ciekawy. Ja tej historii w ogóle nie znałem, że był ciekawy. Ja, część z was tutaj mówiła, że znali tą historię. No ale to wiecie, zawsze mam wrażenie, że wy, moi widzowie, bardzo dużo wiecie na temat świata, dlatego ciężko mi jest czasami znaleźć tematy, które nie byłyby, jak to się mówi, odgrzewanym kotletem. Pozdro Chmielu, miło się słucha w trasie. Batman się odezwał. O, przepraszam, Bruce Wayne, miałem nie zdradzać.
Patrzę tak. Przy Agamie Tuc po garach to słabo, męczyłoby się Smoczysko. No właśnie się zastanawiam nad tym. Zastanawiałem się, czy to nie byłoby dla niej zbyt duże przeżycie. No ale na razie nie mam co z nią zrobić. No, staram się, że tak powiem, znaleźć miejsce w jeszcze innym pokoju. Ale no niestety, na razie będzie musiała tutaj być. Spokojnie, będzie tak, że będzie dobrze. Nie będę na pewno męczył zwierząt. Ciekawe, czy po wyborach ktoś zacznie poważnie rozmawiać o stanie społeczeństwa na czas wojny. Słuchajcie, nie będzie na to czasu. Tak jak mówiłem, po wyborach będzie sytuacja, w której będzie taka rozpierducha i walka polityczna, będą próby rozognienia sytuacji w Polsce, że nikt nie będzie o tym myślał, mam wrażenie. Oczywiście z punktu widzenia naszej państwowości, państwa, społeczeństwa i tak dalej, dobrze by było, żeby ktoś się poważnie tematem zainteresował, jednak nie liczyłbym na to. Nawet jeżeli by wydarzyły się jakieś rzeczy, które spowodowałyby na przykład konieczność podjęcia jakichś poważnych działań dotyczących bezpieczeństwa Polski, opozycja zaraz by opowiadała, że to jest wszystko wymyślone przez PiS. PiS by dar pałę, że to są zdrajcy. Ktoś tam by mówił, że to jest prowokacja, nie możemy ulegać tym prowokacjom. I generalnie znowu skończyłoby się jedną wielką rozpierduchą, kłótnią i tak dalej. Ja uważam, że nie ma, poza ekstremalnie radykalnymi sytuacjami, które spowodowałyby naprawdę wydarzenia jakieś straszne w Polsce, nie ma szans na to, żeby nasze społeczeństwo skleiło się ponownie. Nie ma takich możliwości. Nasze społeczeństwo, jak i wiele społeczeństw innych krajów, jest urabiane od lat po to, żeby właśnie nastąpiła polaryzacja. Jest urabiane od lat za pomocą nienawiści, rozbudzania uczuć strachu, właśnie nienawiści. Urabiane jest negatywnym przekazem, no bo to jest najłatwiej. Najłatwiej jest to kontrolować, najłatwiej jest to wzbudzać i najłatwiej jest zyskiwać dzięki temu fanatycznych wyznawców. Także tak to wygląda, muszę wam powiedzieć. Czy nie męczy cię to białe tło? No, nie, akurat mnie nie męczy na razie. No to witam cię, Tytusie. O, pierwsze posiedzenie Sejmu. Jezus, ten to jest jednak kurna. Przepraszam cię, Bartek, ale nie przepraszam. Jak ja lubię debili, którzy nie rozumieją, co się do nich mówi i nie rozumieją słowa mówionego. Mówiłeś kiedyś, że byli żołnierze powinni rządzić krajem, czyli rozumiem, że popierasz generała Różańskiego. Powiem ci, Bartku, jesteś kretynem. Tak, patrzę, co tu się dzieje. A co z konfą? A propos głosowania. Konfederacja ma jeden podstawowy, znaczy jeden, nie jeden właśnie, na tym polega problem. Bardzo rozsądnie niektóre wyglądają pomysły Konfederacji. No tylko problem polega na tym, że w sposób taki do zaakceptowania przedstawia je właściwie tylko według mnie oczywiście, tylko Krzysztof Bosak. Mecen to jest według mnie sraluch taka, wiecie, medialny na początku, a potem
wyszło szydło z worka, że de facto to niewiele ma do powiedzenia. Po oprócz tych wyuczonych różnych frazesów, pieprzenia, głupot. Poza tym największym grzechem Konfederacji jest to, i minusem Konfederacji jest to, że no jeszcze ta zajączkowska Herni, która tam do nich dołączyła, ona też w porządku, według mnie, ma te zdolności, że tak powiem, przekazywania konkretnych, jasnych informacji. Natomiast największym grzechem Konfederacji jest to, że to jest właśnie Konfederacja. I w nich są, jest tak wiele różnych organizacji, partyjek, podpartyjek. Oprócz ludzi konkretnych i w miarę kumatych jest wielu kretynów. Jest wiele proputinowskich debili. Jest wielu ludzi, którzy według mnie w ogóle skompromitowali po prostu Konfederację jako jakiś zbiór jakiejś organizacji. No i naprawdę z czystym sumieniem trudno byłoby mi na nich głosować. Z przyjemnością zagłosowałbym na partię, w której władzę żelazną ręką trzymałby Bosak. Ten człowiek podoba mi się pod tym względem, że bardzo w kulturalny przede wszystkim sposób potrafi przekazać to, co ma do powiedzenia na różne tematy i to, co przekazuje, najczęściej są to bardzo logiczne, konkretne rzeczy. Natomiast, no i co w związku z tym? No niestety otoczony jest bandą kretynów, no, najczęściej. I to jest straszne. Ale myślę, że czas Konfederacji czy podobnych tworów politycznych nadejdzie niebawem. Może już w czasie tych wyborów. Bo powiem wam, że bardzo wielu z moich znajomych, którzy wcześniej głosowali na różne inne partie, zastanawia się poważnie nad głosowaniem na Konfederację. Przede wszystkim ze względu na chociażby Bosaka, ale również przede wszystkim na to, że Konfederacja jest przeciwko rozdawnictwu. Tutaj z tym akurat się nie bardzo zgadzam, bo uważam, że niektóre programy socjalne PiS-u były dobre i zadziałały, ale bardzo wiele osób po prostu chce większego uporządkowania sytuacji, jeżeli chodzi o podatki. Ma dość właśnie tego rozdawnictwa, chce mieć bardziej klarowną sytuację podatkową, chociażby przede wszystkim podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. I ja się właśnie spotykam z takim zdaniem przede wszystkim wśród moich znajomych, którzy chcą na Konfederację głosować. Żeby było ciekawie, wśród tych znajomych są ludzie, którzy wcześniej głosowali zarówno na PiS, jak i na Platformę Obywatelską. Nie ma tylko tych, co głosowali na Lewicę. Także wydaje mi się, że Konfederacja jest bardzo mocno niedoszacowana w sondażach, ale mogę się mylić. Zresztą, żeby było ciekawiej, bardzo wiele zależy od Konfederacji. Jeżeli Konfederacja przekroczy, zdaje się, 12% głosów, no to będzie bardzo ciekawie. Ale myślę, że to jeszcze jest za wcześnie, żeby mogli w ogóle myśleć o jakimś współrządzeniu. A propos jeszcze politycznych różnych rzeczy. Chmielu, też się zgadzam z tymi projektami, jeżeli chodzi o projekty PiS-u, ale mnie razi w PiS-ie zarówno upolitycznienie armii, to mnie też razi, niechęć do in vitro. Też jestem tego, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Przecież kurde. Bardzo powinni wspierać in vitro przecież. Im więcej obywateli, tym chyba lepiej, prawda? I kwestia aborcji. Po co oni to ruszyli? Jak było dobrze, mogło zostać. No. No, aborcja jest ruszana zawsze jako temat zastępczy. No, także to jest zrozumiałe. Zawsze jak nie ma czegoś, co może spowodować polaryzację społeczeństwa, coś takiego jest potrzebne, to się wrzuca z powrotem temat aborcji. No, to jest normalne.
I to jedna i druga strona wrzucają takie rzeczy w ramach tego, żeby zrobić rozpierduchę. Cześć Mielu, myślisz, że oderwanie się od Unii pomoże nam w rozwoju? Słuchajcie, przede wszystkim Unia to już nie jest to taka Unia, do jakiej żeśmy wstępowali i o jakiej żeśmy myśleli, jak wstępowaliśmy. Wiecie, jeżeli Unia będzie dążyć do federalizacji, no to trzeba jak najszybciej z tej Unii spierdzielać, jeżeli będzie forsowana federalizacja Unii Europejskiej. I nie należy tego łączyć z tym, że za chwilę Polacy będą musieli, nie będą mogli wjeżdżać do krajów unijnych, nie będą mogli w nich pracować i tak dalej. Będą mogli, ponieważ te rzeczy regulują inne różne międzynarodowe umowy, chociażby jak Schengen, prawda? Traktat z Schengen. Także tutaj nie ma co, wiecie, Niemcy się od nas nie odetną, bo bez wolnego ruchu granicznego z Polską i bez swobodnego przepływu towarów i usług i ludzi, Niemcy bez Polski generalnie byliby jeszcze bardziej w czarnej dupie niż w tej chwili są. Natomiast nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tworzył się z Unii Europejskiej jakiś taki, wiecie, Związek Sowiecki pod przewodnictwem Niemców. No, nie możemy sobie na to pozwolić. Z powodów, o których mówiłem wcześniej. No. Niemcy mają Ukrainę w tyłku, tak? W lepie, chciałoby się powiedzieć. Ale oczywiście, że tak. Niemcy wykorzystują instrumentalnie zarówno Ukrainę, jak i polską opozycję jako pożytecznych idiotów. I Niemcy jedynie nieinstrumentalnie traktują Rosję. Wiedzą, że od Rosji i od współpracy z Rosją wszystko zależy. Zależy przyszłość Niemiec i wybijanie się Niemiec na niepodległość taką od Stanów Zjednoczonych. Dlatego Niemcy gotowi są robić laskę i zarówno Rosji, jak i Chinom, jeżeli będzie utrudnione robienie laski Rosji. Niemcy nie znoszą nad sobą, można powiedzieć, protektoratu amerykańskiego czy panoszących się Amerykanów według Niemców tutaj w tej części świata. No i wiecie, oni przez długi czas myśleli, że oni są tymi cwaniakami, którzy wykorzystują tą biedną Rosję, biedną w sensie finansowym, że tam ludzie są biedni, że oni wykorzystują tą Rosję i po prostu patrzcie, ale frajerzy nam za pół darmo dają i węgiel, i ropę, i wszystko, a my tam fi. No ale się okazało, że to, wiecie, powolutku, i to oni byli, że tak powiem, wykochiwani w pupę przez Rosję. Rosja sobie zrobiła z nich po prostu sugar daddy'ego, no, którego wykorzystywali dla kasy, a w odpowiednim momencie go i tak zdradzili, nie konsultując z nimi albo przeprowadzając sytuacje, które były nieodpowiednie i niezbyt korzystne dla Niemiec. Niemcy siedzą w kieszeni Rosjan, po prostu. A jaka była TVP przed 2015 rokiem? TVP była bardzo prorządowa przecież. No, pamiętacie, jak zapraszany i fetowany był Tusk w telewizji polskiej. Także było, tylko że słuchajcie, nie bronię dzisiejszej telewizji polskiej, dlatego że uważam, że cała część informacyjna TVP to jest naprawdę skandal. W to, w jaki sposób to jest prowadzone, w jaki sposób to jest, zrobiła się z tego forma jakiegoś ogłupiania naprawdę ludzi. Taka, wiecie, no, siermiężna propaganda. To oznacza, że ci, którzy kierują telewizją polską, przede wszystkim jej pasmem informacyjnym, oni naprawdę uważają, że większość ludzi to są debile. Myślę, że dobrze zidentyfikowali to, bo rzeczywiście większość ludzi to są debile, tylko że oni powinni inaczej to robić. Powinni również wziąć pod uwagę to, że są również debile, którzy myślą zupełnie inaczej w głównych kategoriach. Zdecydowanie PiS, tak jak napisał tutaj Boniek,
PiS stracił na tym, że tu akurat się nie ze wszystkim zgadzam, PiS bardzo na tym stracił, że tak zrobił taką siermiężną maszynę propagandową z Telewizji Polskiej. Bardzo na tym stracił. To jest jeden na przykład z powodów, dla których mocno się zastanawiam jeszcze cały czas, czy oddać głos na PiS. Bardzo mnie to bardzo mi to przeszkadza, naprawdę. Natomiast gdyby PiS nie upolityczniał sądów, hello, tutaj się z tym nie zgadzam. Zarówno jedna, jak i druga strona ma tutaj sporo za uszami i cała sytuacja, trzeba pamiętać o tym, jak upolitycznione są sądy poprzez polityków Platformy Obywatelskiej, poprzez różne organizacje opozycyjne i to, co robią w tej chwili sędziowie, kasta sędziowska, powiem w tym sposób, właśnie kasta, to jest absolutny skandal i mam tutaj zarówno na myśli tych sędziów, którzy włażą w tyłek PiS-owi, jak i tych, którzy są w justycji, czy w tych innych organizacjach i prowadzą de facto działalność polityczną, której zabrania im konstytucja. No, hello. Ja pracowałem, służyłem w takiej organizacji, która na przykład jedną z podstawowych rzeczy było to, że część moich praw obywatelskich była zawieszona na czas służby. Ja nie mogłem się zrzeszać w jakichś stowarzyszeniach, uczestniczyć w jakiejś działalności politycznej, ja to rozumiałem, kurwa. Nie wyobrażam sobie, żebym służąc prowadził działalność polityczną i wypowiadał się na tematy polityczne, publiczne. A oni mają to w tyłku, mimo że są sędziami i powinni prawo znać. Dlatego tutaj ciężko jest, wiecie, to tak samo jak polaryzacja społeczeństwa. Ja dokładnie brutalizacja tej debaty publicznej. Ja dokładnie wiem, jak to się zaczęło i tutaj akurat sikanie na znicze, no to nie sikali PiS-owcy na znicze na Krakowskim Przedmieściu. Także tak to wygląda, no. Słuchajcie, zresztą mówię, ja to bym najchętniej pogonił tutaj wszystkich jednych i drugich, wybatożył. No ale podobno demokracja teraz obowiązuje, jest modna, nie? Od kilkudziesięciu lat. Mam trochę więcej niż od kilkudziesięciu. Na świecie podobno demokracja jest na topie. No. No niestety, jakoś musimy to przetrwać. Się spóźniłem, lecę od początku na przyspieszonym, może dogonię. Co do wyborów, to ja jestem tego samego zdania, co minister Józef Beck. Trzymając z Niemcami, prędzej czy później będziemy dla nich pasać bydło na Kaukazie. Więc nie zagłosuję na Niemców. No właśnie. Sprawa z upadłym właściwie autorytetem policji i Szymczykiem to jest kolejna rzecz, która dla mnie jest absolutnie skandaliczna i powoduje to, że tak ciężkie wybory moralne człowieka będą czekać za tydzień. No to jest absolutny skandal. No. Nasza demokracja jest młoda i słaba, bo bardzo podatna na obce wpływy. Może więc na trudne czasy lepsze by były rządy bardziej scentralizowane, a mówiąc wprost, autorytarne. Nie tyranie oczywiście. Ja jestem podobnego zdania. Ja akurat nie jestem znawcą tego tematu, jeżeli chodzi o Koreę, ale czytałem kiedyś parę artykułów na ten temat i rzeczywiście bardzo... ciekawy tam był w pewnym momencie system. Oczywiście tam było bardzo różnych, dziwnych, dużo sytuacji, również brutalnych i tak dalej, ale tam było w pewnym momencie ciekawe, kiedy władzę tam trzymała dyktatura wojskowa, można powiedzieć, że panowała pełna wolność gospodarcza, natomiast nie było wolności politycznej. Czyli było taki troszeczkę totalitaryzm, ale nie do końca. No. Czy autorytaryzm, czy dyktatura po prostu, ale nie do końca. Obywatele mogli dosłownie wszystko, byli zachęcani, państwo dbało o to, żeby obywatele wykazywali się inicjatywą gospodarczą, nie polityczną, żeby obywatelom było łatwiej rozpoczynać, prowadzić biznesy,
państwo promowało aktywność obywateli w tym zakresie, natomiast był zakaz prowadzenia działalności politycznej. I jak widać, to przez jakiś czas działało, prawda? Kto wie. A propos samolotów lecących do Tel Awiwu, na flightradarze Boeing też leci do Tel Awiwu razem z dwoma Herkulesami. A, no to zwracam godność. False flag? Czy była, czy nie była, to false flag była już roztrząsana. Chodzi o Izrael? Nie, no to jest zbyt duża operacja, żeby... Oczywiście ja mówię, mówiliśmy o tym, że Izraelczycy prawdopodobnie według mnie wiedzieli o tym, że coś takiego się szykuje i coś takiego będzie. Być może wielkość tych wydarzeń ich zaskoczyła, ale to jest na rękę rządowi izraelskiemu mimo wszystko. Rządowi mówię. Co sądzisz o partii Trzecia Droga? To jest koalicja wyborcza, to nie jest partia Trzecia Droga przecież. Gdyby nie PSL, może bym zagłosował. Obawiam się, że skończy jak przy budówkach koalicji. Przecież cała Trzecia Droga. Ja w ogóle się dziwię, że PSL wszedł z Hołownią w to i to może spowodować bardzo duży problem dla PSL-u, bo PSL sam zawsze by przekroczył próg wyborczy. I PSL miałby wtedy zdolność koalicyjną, jako że PSL zawsze... Polskie Stronnictwo Ludowe było swego rodzaju prostytutką w polskiej polityce i szło do łóżka ze wszystkimi, którzy tylko dali parę stanowisk w ministerstwach i parę spółek Skarbu Państwa. Natomiast skumanie się z Hołownią myślę, że zamknęło im możliwość współrządzenia. No, ale kto to wie. Czy strzelałeś kiedyś ze Steyera AUG A1? Nie, nie strzelałem z tej broni, ale wiem, co to za broń. Cześć Michał, czytałeś może kryminał Wojciecha Chmielarza Farma Lalek? Nie czytałem. Nie znam tego autora. Michał, dzięki za wsparcie kanału. W ogóle zachęcam wszystkich do wspierania kanału. Cześć Chmielu, takie pytanko a propos grupy Wagnera. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej, skąd się wziął i kim był Dmitrij Łutkin? W jaki sposób stał się jednym z założycieli i z dowódców grupy? W internecie nie ma o nim zbyt wiele. Ja kiedyś o Łutkinie, zdaje się, wspominałem, czy tam mówiłem. O Jezu, czekajcie, bo ja to gdzieś miałem tą stronkę o nim. Ja robiłem taki program o nim dotyczący... Znaczy nie o nim, ja robiłem z cyklu uzależniony od książek, opowiadałem wam o książce. Między innymi o grupie Wagnera, Prywatna Armia Świata, czy coś takiego, tam powinno ten filmik być. W ogóle polecam tą książkę. Tam jest sporo o genezie Wagnera napisane. Jako, że grupa Wagnera działała przecież pod auspicjami służb wywiadowczych, służb specjalnych rosyjskich, wojskowych, no to Łutkin... Wydaje się, że on, zresztą kierownictwo w ogóle Wagnera, to takie kierownictwo wojskowe, to wyższe, praktycznie wszyscy wywodzili się z prawdziwego specnazu. Dlaczego mówię prawdziwego specnazu? Bo w tej chwili w Rosji jest bardzo dużo wszelkiego rodzaju specnazów, natomiast prawdziwy specnaz to jest ten specnaz GRU, czyli firmy, która nazywa się Główne Rozwiedywatelne Uprawienie, zarząd wywiadu wojskowego, drugi zarząd, to zdaje się, główny zarząd wywiadowczy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, wcześniej Związku Radzieckiego, i Łutkin był właśnie oficerem, żołnierzem tego sztabu i doświadczonym weteranem wojskowym, który brał wcześniej udział w różnego rodzaju operacjach. I wydaje się, że jego przejście do cywila i potem służba w grupie Wagnera, no wydaje się, że jego służba w Wagnerze to była służba na nielegalnym etacie. Znaczy, przepraszam, na etacie niejawnym. O, może nie nielegalnym, tylko na etacie niejawnym.
tak jak w większości tych gości, którzy tam służyli. Tych takich z kierownictwa Wagnera. Natomiast polecam ci tą książkę to pana Łukasiewicza, jeśli dobrze pamiętam, książkę dotyczącą Wagnera u mnie na dziale Uzależniony od książek. Gdzieś to, ja zaraz to znajdę, jak to się tam nazywa, ten filmik. Gdzieś to powinno być. Gdzieś to powinno być. Playlisty. Uzależniony od książek. O kurwa, macie, dlaczego? Nie, filmy. Ojojojojoj. Pewnie szybciej Grzesiek poda, gdzie to. Girkin to nie, najlepsze filmy. No gdzieś jest w tych, kurde, uzależnionych od książek, gdzieś tam jest. I tą książkę wam bardzo polecam, tym wszystkim, którzy są zainteresowani tego typu rzeczami, na przykład jak Grupa Wagnera. O jest, uzależniony, o nie, to nie to. Zaraz, nie, to nie była pana Łukasiewicza. Pana Łukasiewicza to była książka o talibach, talibowie. A książka o tych, kurde, różnych cwaniakach. Kurna mać, nie pamiętam, czy ja to było. Podam na grupie facebookowej potem po prostu, chyba będzie najłatwiej. Bo nie widzę teraz tego u siebie. Dobra, podam po prostu na grupie, słuchajcie, facebookowej. Dla tych, którzy nie wiedzą, na Facebooku jesteśmy na grupie. Teraz będę trochę częściej tam aktywny na grupie. Słuchajcie, a znajdziecie, można tam wejść, wtedy będę tam podam, w jakiej książce można łódki mniej więcej przeczytać. Mielu, jak być dobrym przywódcą i trzymać dyscyplinę i autorytet u żołnierzy? Pozdrawiam. A nie wiem, czy to chodzi ci o przywódcę, czy o dowódcę, bo są dwie różne rzeczy. Przywódca. O dowódcy mogę bardziej powiedzieć, na podstawie tego, jakich ja miałem dowódców, których szanowałem, którzy mieli u mnie autorytet. Dowódca musi być sprawiedliwy. Dowódca musi jasno przekazywać swoje informacje i oczekiwania swoim podwładnym. Dowódca nie może wymagać od swoich podwładnych więcej, niż sam by nie potrafił wykonać. Dowódca musi posiadać autorytet również, który jest wypracowany za pomocą, jakby to powiedzieć, żeby dobrze być zrozumianym. Nie może używać bezsensownej przemocy, ale żołnierz musi wiedzieć, że dowódca jest zdolny do tego, żeby wszelkimi metodami wyegzekwować swoje polecenia. No i dowódcę trzeba przede wszystkim lubić, to jest może złe słowo, ale dowódca musi być wzorem. Człowiek musi myśleć o tym, że chciałby, żeby ten człowiek był moim dowódcą na tej zasadzie. Ja takich oficerów, ja różnych oficerów spotykałem na swojej drodze. Miałem to szczęście, że szczególnie no, chociaż nie tylko w wojsku, ale trafiałem na ludzi, do pewnego momentu trafiałem na ludzi, którzy rzeczywiście prezentowali właśnie ten najwyższy poziom, który powodował to, że odczuwałem w stosunku do nich szacunek, obdarzałem ich autorytetem i byłem zdyscyplinowany. Kiedy to się skończyło, przestałem być zdyscyplinowany i miałem jak najgorsze zdanie o swoich przełożonych w pewnym momencie. No bo po prostu przełożeni już nie prezentowali tych cech, o których wcześniej wspomniałem. Oczywiście również ja się trochę zmieniłem, być może niektóre rzeczy do mnie nie trafiały. Natomiast najlepiej wspominam i wiem, że w ogień bym poszedł w każdej chwili, jeżeli by tylko była taka sytuacja,
Najlepiej wspominam swojego dowódcę plutonu z wojska, wówczas porucznika, a dzisiaj, jeśli się nie mylę, pułkownika rezerwy, wówczas porucznika Dariusza Kapustę. Uważam, że to był wzór oficera, kompetentnego oficera, wzór człowieka w mundurze i jestem absolutnie zafascynowany i byłem, od lat jestem zafascynowany tym, jak dobrym oficerem był porucznik Dariusz Kapusta. Po prostu go uwielbiałem, no, byłem w niego wpatrzony, mimo że wiecie, no, to ja kurna często oblewał mój zimny pot, jak wiedziałem, że ma nadzór na przykład, albo wspólne jakieś działania mamy robić, ale właśnie on miał ten autorytet. Potrafił żelazną ręką trzymać dyscyplinę, był doskonałym przywódcą, ale przy tym był człowiekiem sprawiedliwym. Był człowiekiem, który jak się go widziało, to oprócz tego uczucia niepewności i strachu, bo człowiek od razu z tyłu głowy miał to, że będą ciężkie chwile za moment fizycznie, czyli że będzie zapierdziel, to zawsze człowiek odczuwał ten spokój wewnętrzny, że ma się tego takiego dowódcę. Bardzo tego człowieka cenię, bardzo go lubiłem. Także tak, każdemu życzyłbym takich dowódców. Tabdys, dziękuję za wsparcie kanału. Bardzo dziękuję. Mam bardzo podobne spostrzeżenia. O kurde, ja już jestem tak spóźniony, także nie wiem, o co chodzi. A, jeżeli chodzi o Konfederację. Boż, jak się spóźniłem, słuchajcie. Chmielu, podobałoby ci się to, żeby twoja żona była twoim inwentarzem? Czyli też dałeś się wkręcić, słuchaj, w tą ustawkę, nie wiem, kto tam, chyba TVN-owską ustawkę, że czy to nie byli członkowie Konfederacji, ci, którzy zrobili to spotkanie. Przyszedł na to oczywiście Korwin-Mikke, który według mnie jest szkodnikiem i debilem, no. Już za to przepraszał. Wielu problem z Bosakiem jest taki, że on nie jest samodzielny i też ma ciężkie, skrywane ostatnio poglądy. Darzę go jakąś sympatią i szacunkiem, ale za nim stoi Brown, no to już czerwona flaga. No właśnie, to jest mniej więcej to, o czym mówiłem, no. Patrząc na to, co się dzieje w Izraelu, chyba pora w końcu zająć się obroną cywilną w Polsce. Ciekawe, czy po wyborach ktoś się za to weźmie na serio. Nikt się za to nie weźmie na serio, a jeżeli będzie się próbował za to wziąć rząd, a jeżeli to będzie rząd pisowski, to zaraz podniosą się głosy, że PiS szykuje stan wojenny w Polsce i będzie chciał organizować jakieś, nie wiem, ORMO i tak dalej. Zobaczycie, że tak będzie. Program Konfo oraz jej pomysły, które Chmiel wymienił, to puste i naiwne populizmy poparte myśleniem życzeniowym oraz kompletnie nie spinające się z budżetem. Mądrzejsi ode mnie ich podliczali. Ale ja nie wymieniłem żadnych pomysłów Konfederacji. Ja mówiłem tylko o tym, że ludzie głosują na Konfederację, chcą głosować na Konfederację dlatego, że chcą jaśniejszego systemu podatków w Polsce i chcą, żeby łatwiej było im w związku z tym prowadzić działalność gospodarczą oraz nie chcą płacić socjalu tym gorzej usytuowanym, gorzej uposażonym obywatelom, współobywatelom. Mówiłem tylko to, także o żadnych innych pomysłach Konfederacji nie mówiłem chyba tutaj, albo miałem, nie wiem, zaćmienie i nie pamiętam, o czym mówiłem. Wychodząc z Unii, wychodzimy też z Schengen. Poważnie? A powiedz mi, czy Norwegia jest w Unii Europejskiej? Bo się mi zdaje, że tak nie do końca.
a Norwegia jest członkiem Schengen. Chmielu, ty od zawsze głosujesz na PiS. Nieprawda. Nie zawsze głosowałem na PiS. Chmielu wolałby, żeby sądy były takie jak prokuratora Ziobry na telefon. Obrzydliwe. O, ale tu wyszło. Krakowskie Przedmieście to nie cmentarz, żeby stawiać tam znicze. Ach, kurna mać. Powiem ci tak, wiesz jakie chciałbym, żeby były sądy? Chciałbym, żeby sądy były, przede wszystkim sędziowie byli wybierani w wyborach powszechnych. I żeby jakakolwiek ich działalność w zbytnim przytuleniu się do jakichkolwiek polityków, uzależnienia od polityków, mogła być rozliczana przy urnach wyborczych przy kolejnych wyborach. Żeby szefowie sądów, czyli sędziowie, byli wybierani w wyborach powszechnych. Ci lokalni sędziowie lokalnych sądów, na przykład jak u mnie są tutaj w Piasecznie. I wszystko. I żeby więcej kompetencji było, żeby więcej obywateli mogli uczestniczyć we wpływaniu na system sądowniczy w Polsce. Brutalizację zaczął Palikot na żądanie Tuska. Był bulterierem Tuska. Pamiętam o wytrzywianiu Kaczyńskiego i wieszaniu jego truchła na gałęzi i tak dalej. To też. Pan Wincent Sewerski jest za federalizacją Europy. A to mnie zupełnie nie dziwi. Czytałem wywiad z panem Sewerskim, w którym określił siebie, że jest obywatelem świata i że on jest generalnie też bardzo mocno negatywnie nastawiony do obecnych rządów, dlatego mówi takie rzeczy. No. Jemu jest wszystko jedno, kto będzie sprawował pieczę nad interesami Polski. Mogą to być równie dobrze Niemcy. Mam takie wrażenie, że tak jest. Brutalizację zaczął Jacek Kurski. Mielu, zrobisz jak uważasz, ale proszę zastanów się, czy jest sens oddawać głos na mordy, które siedzą od przeszło 30 lat przy koryciu, albo kradną, albo zadłużają kraj na pokolenia. Ja powiedziałem jedną podstawową rzecz. Na pewno nie zagłosuję na Platformę Obywatelską i Koalicję Obywatelską ogólnie, dlatego że oni będą wspierali interesy niemieckich swoich właścicieli, tych, którzy prowadzą ich na smyczy. Po prostu. A, tamta książka, o której mówiłem, Prywatna Armia Świata, Zbigniew Parafianowicz, polecam. Dobry dowódca mówi za mną, a nie naprzód. No to jest takie powiedzenie, znaczy no ja wiem co chciałeś przekazać, ale to jest takie powiedzenie, które de facto nie sprawdza się w obecnym polu walki. No bo jak można powiedzieć o dowódcy kompanii na przykład? Przecież dowódca kompanii nie walczy na pierwszej linii. Dowódca kompanii zarządza polem walki swojej kompanii, natomiast nie walczy na pierwszej linii, nie mówi za mną. Jeżeli jest sytuacja, w której dowódca na przykład kompanii musi powiedzieć za mną i rusza do ataku, to znaczy, że coś poszło mocno nie tak. Nie? Najlepszym dowódcą jest Kaczyński. W najważniejszym momencie wystraszył się debaty wyborczej w swoim telewizorze przy Rachoniu i w całym sztabie. Wiecie co, ja na to tak nie patrzę. Akurat co można powiedzieć o Kaczyńskim? Ja myślę, że oczywiście on by przegrał debatę z Tuskiem. Dlatego, że Tusk jest starym, że tak powiem, cwanym gościem, który potrafi się wysławiać, bez wątpienia. A Kaczyński mówi językiem, który nie nadaje się na debaty najczęściej. Natomiast z drugiej strony, wiecie, no dlaczego
Kaczyński nie mówi, inaczej Tusk nie mówi tego, co sam myśli i co reprezentuje jego towarzystwo, tylko on mówi to, co mu sufluje jego właściciel. No. Po prostu, no to dlaczego z nim rozmawiać z tej strony? Poza tym Tusk jest, prezentuje poziom zwykłego chuligana, no. Natomiast co by nie mówić o Kaczyńskim, no to to jest przynajmniej chuligan, który ładnie się wysławia. No. Uważam, że ten ruch ze strony Tuska, wzięcie udziału w tej debacie, no, chociaż mam wątpliwości, czy to będzie prawdziwa debata, to raczej będzie wykorzystane do batożenia Tuska tam z każdej strony przez tych TVP pseudodziennikarzy. Ale mam wrażenie, że to było wyłącznie po to właśnie, żeby Kaczyński odmówił udziału. I myślę, że Tusk może mieć z tego powodu problem. To wiecie, to jest tak samo jak zaproszenie Giertycha na listy Koalicji Obywatelskiej. Przecież zadaniem, jedynym zadaniem Giertycha było to, żeby przyjechać do Polski i się dać aresztować. Ale Giertych właśnie zachorował na COVID i nie może przyjechać. No pech, tak chciał. Tak, czekajcie. Szanuję Brauna, napisał UFO Ludek. Ja cenię sobie kulturę jego wypowiedzi bardzo często i to, że bez wątpienia Braun jest fascynującym rozmówcą, natomiast w moim odczuciu dyskwalifikują go kontakty z osobami, które już dawno zostały zidentyfikowane jako aktywa rosyjskich służb specjalnych, służb wywiadowczych. I to jest bardzo niepokojące, że człowiek, polityk, w sumie na tym poziomie gdzieś tam parlamentarzysta polski utrzymuje tak zażyłe kontakty z oficerami obcego wywiadu. No. Norwegia jest stowarzyszona z Unią Europejską, dlatego miało prawo przystąpić do Schengen. Chmiel nie ma pojęcia, jak działa Unia. Norwegia jest w Schengen, ale ma też podpisane inne umowy. Wychodząc z Unii, jesteśmy krajem trzecim i przy ewentualnym wyjściu trzeba wynegocjować traktaty, które będą regulowały wzajemne stosunki. No i co w związku z tym? A to nie można wynegocjować? A wy myślicie, że Niemcy nie będą chcieli z nami wynegocjować, żebyśmy byli w Schengen i wspólnie mogli, żeby nadal był aktywny, swobodny przepływ towarów, usług i ludzi? Już im ichni przedsiębiorcy wybiją to z głowy, jeżeli Niemcy by chcieli forsować odcięcie Polski. Mielu, widziałeś jak na pytanie dziennikarzy o Korwina Bosak uciekł? Nie. Widziałem, jak odpowiadał na te pytanie wielokrotnie. Cały czas się go pytają o Korwina i co on sądzi na temat jego różnych wypowiedzi. Także być może miał już dość tych pytań. Nie mówiłem dosłownie za mną, wiesz o co chodzi. No, mówiłem, wiem o co ci chodzi. Milu, będę ponawiał swoje badania, tym razem idę wpierw na laserową korekcję wzroku, to w sprawie, o czym pisaliśmy. Trzymam kciuki, żeby ci się udało. No i tym samym się tak, że tak powiem, związałem, że tak powiem. Patrz na przykład Tołwiński. A tak. Moryc wie, o co chodzi. Także wam powiem, wiecie, no niestety naszym przekleństwem jest to, że kurwa, no
Widzieliście, tutaj ktoś się obraził na mnie. Spadam, nie da się słuchać tego typa. Prawdopodobnie nie da się słuchać tego typa, czyli mnie, dlatego że mam wrażenie, bo sam mam takie uczucia czasami, jak ja mówię o tych różnych rzeczach, to wzbudza to we mnie niepokój, no, że jest taki bajzel i my musimy w tym uczestniczyć, no, jako obywatele. I być może Marka też to, że tak powiem, strasznie ruszyło i cały czas zastanawia się, czy rzeczywiście dobrze robi, głosując albo chcąc głosować tak, jak chce. No. Czułem chmielu, będę miał nowego coina dla ciebie, zmieniłem działkę, tak jak rozmawialiśmy kiedyś. No, tylko my żeśmy rozmawiali o paru różnych rzeczach, Rafale. Także mam nadzieję, że to ta, że tak powiem, znaczy mam nadzieję, na pewno wybrałeś dobrze. Zgadamy się po live jakoś, albo jutro może się dzwonimy. A propos nagłych zachorowań na COVID-19, co sądzisz o nieobecności ministra Raua w Kijowie? Polska, która była adwokatem Unii, znowu pomijana jest w rozmowach. Czyżby polecenie od naszych sahibów z USA? Jakie polecenie, że nie możemy uczestniczyć w rozmowach w Kijowie? Amerykanie bardzo mocno dążą do tego, żebyśmy się pogodzili z Ukraińcami, a nie jeszcze bardziej obrażali. Natomiast tutaj są różne sygnały idą. Ukraińcy twierdzą, że polska strona była zapraszana. Polacy twierdzą, że nie było potrzeby, dlatego że no, robocze kontakty dotyczące dalszego wsparcia cały czas są. Nie wiem, jak to jest, natomiast wiem dobrze, że Ukraińcy powinni 15 razy się zastanowić, kogo sobie wybierają na sojusznika i komu muszą lizać dupę. I zanim będą dalej próbowali z nami w jakiś sposób rozmawiać. Nie oszukujmy się. Mam spore wątpliwości, czy Polska potrafi wykorzystać tą sytuację po wojnie dotyczącą chociażby odbudowy Ukrainy. O tym, że główną rolę będą grały tam Niemcy, to mówiłem zaraz po rozpoczęciu wojny. Także oczywiście trzeba temu próbować zapobiegać, no ale niestety wydaje się, że wpływ oligarchii ukraińskiej na kierownictwo Ukrainy jest tak wielki i tam wchodzą w grę takie pieniądze, że my tego nie przeskoczymy. Natomiast Niemcy, oni wiedzą, jak się rozmawia z oligarchami i bandytami, dlatego że mają doświadczenia z Rosją, prawda? Wiedzą, jak korumpować. Chmielu, dziś podano info niepotwierdzone, że za dymem w Izraelu stoi Rosja. Chodzi o odwrócenie uwagi od Ukrainy i niewspieranie jej. Na pewno Rosji jest to na rękę, natomiast jak stoi Rosja? Rosja nie może sobie poradzić z dymem na Ukrainie, a miałaby coś tam jeszcze robić. Na pewno są informacje, i to te informacje już były od dłuższego czasu, że za szkolenie niektórych bojówek Hamasu czy Hezbollahu odpowiadają różne firmy rosyjskie, między innymi również grupa Wagnera, za szkolenia typowo takie wojskowe i szkolenia saperskie i terrorystyczne, można powiedzieć, odpowiadają różne rosyjskie służby. No ale to wiadomo nie od dzisiaj. No tak samo jak za czasów zimnej wojny, za szkolenie Organizacji Wyzwolenia Palestyny i innych grup terrorystycznych palestyńskich odpowiadali między innymi Polacy. Palestyńczycy w Polsce się szkolili, Palestyńczycy w Polsce wypoczywali, w Polsce lizali rany po swoich różnych operacjach terrorystycznych. Także Rosja kontynuuje dalej tą działalność swoją wspierania wszelkich ruchów, które są ruchami szeroko pojętymi ruchami mającymi powodować niepokoje na świecie. Zresztą są tutaj również ich naturalni sojusznicy w ostatnim czasie, czyli Iran również, no przede wszystkim Iran stało za tym, co się dzieje w tej chwili, stoi za tym, co się w tej chwili dzieje w Izraelu. Komentarz do afery Podowilskiej na początku mówiłem na ten temat.
Mielu, Grzegorzowi chodziło z Korwinem o ostatnich wypowiedziach odnośnie pedofilii. Pytali Bosaka w tej sprawie. A, no to tego nie oglądałem, natomiast Korwin według mnie to jest taki szkodnik, że powinni dawno go wypieprzyć bez względu na jego zasługi dla różnych tam partii tych narodowych. Jarek, Lewica tradycyjnie pozdrawia, dziękuję Ci za wsparcie kanału, myślałem, że Ciebie już nie ma. Widzisz. Ale jesteś, bardzo mnie to cieszy. Witam Cię, Robert, kawalerzysta. Hamas dokonuje masakr w tym na tym muzycznym festiwalu. Znaleziono tam około 300 ciała, oszołomy w Nowym Jorku, Londynie czy Sydney organizują demonstracje propalestyńskie. No nie tylko w Niemczech tego typu organizacje są, demonstracje są organizowane. Wszędzie tam, gdzie bardzo mocno stoi lewica, jest dużo tego typu organizacji, demonstracji poparcia dla Palestyńczyków. Wszędzie tam, gdzie są bardzo mocne nastroje antyamerykańskie, a jak wiemy, w Stanach Zjednoczonych również są bardzo mocne nastroje antyamerykańskie, w szczególności wśród tych wszystkich antif czy różnych lewicowych organizacji. Ja rozumiem, że można wspierać dążenia Palestyńczyków do niepodległości, ale na pewno nie można wspierać prowadzenia operacji w ten sposób, jak przeprowadził je Hamas. To nie jest wojna partyzancka, to jest właśnie zwyczajny terroryzm. Mordowanie cywilów, branie cywilów za zakładników, to jest właśnie terroryzm. Nasi też powinni wiedzieć, jak się rozmawia z oligarchami i bandytami, na przykład taki Obajtek. No ja na Obajtka bym tutaj bardzo wiele złych słów nie mówił. Bez wątpienia trzeba przyznać, że wyniki finansowe Orlenu, takie jakie są od czasu, kiedy on tam przejął kierownictwo nad Orlenem, chyba wystarczą za odpowiedź w porównaniu do wyników tych, jakie miał Orlen za czasów Platformy Obywatelskiej. Także chyba tutaj dla mnie Obajtek może być chamskim gangusem, kurde, który kręci lody na boku, ale efekty, jakie jako szef, jako prezes Orlenu osiągnął, mówią same za siebie. No. Nie ma co oszukiwać rzeczywistości. Przeszczep. Dzięki za wsparcie kanału. Bardzo dziękuję. Chmielu. Niemcy w odbudowie Ukrainy mają zero do dyskusji. Czyżby? Najpierw USA zechce swoją kasę odzyskać. Pytanie, czy nam też to się uda, bo o Unii Europejskiej Ukraina może zapomnieć. Słowacja, Fico, Orban, Węgry. Grzesiek. Jeżeli Niemcy sobie coś postanowią, to mogą coś wymusić. Takie kraje, przywódcy takich krajów jak Słowacja czy Węgry, jeżeli będzie się im to opłacać, to zmienią swoje decyzje bądź swoje postrzeganie rzeczywistości. Oczywiście Ukraina jest mamiona tą wizją wejścia do Unii Europejskiej przez Niemców, natomiast Niemcy mają w odbudowie Ukrainy mają zero do dyskusji. Wystarczy, że zostanie, że zakończą się działania wojenne. Nawet nieważne, czy Rosja je wygra, czy Rosja je przegra, Rosja będzie musiała partycypować w odbudowie Ukrainy w jakikolwiek sposób. O tym mechanizmie już mówiłem. Będzie to rozwiązane w ten sposób, że przecież Rosja nie dysponuje, wycieńczona również tą wojną, nie dysponuje takimi środkami finansowymi, żeby wspomóc odbudowę, żeby zapłacić za to, co zrobiła na przykład na Ukrainie. Dlatego Niemcy dobrodusznie zgodzą się na to, że trzeba będzie im pomóc w ten sposób, że trzeba będzie od nich kupować węglowodory. Węgiel, ropę, gaz i inne rzeczy. I w związku z tym Rosja będzie płacić pieniądze na odbudowę Ukrainy na przykład. No a
kontraktorami na miejscu będą Niemcy i za te pieniądze będą odbudowywać Ukrainę i pieniążki będą wracali do nich, będą wracały do nich. Oni te pieniążki będą potem z powrotem przelewali na konta rosyjskich oligarchów i rosyjskich różnych banków. Te pieniążki będą wysyłane na Ukrainę do funduszu, żeby odbudowywać Ukrainę. Fundusz będzie wydawał na niemieckie firmy. Niemieckie firmy będą brać te pieniążki, zarabiać, potem będą te pieniążki i to się będzie tak w kółko kręcić. Nie mamy również co bazować, nie mamy co liczyć również na to, że USA zechce swoją kasę odzyskać. USA w ten czy inny sposób kasę odzyska, chociaż trzeba pamiętać, że jak na razie dla Stanów Zjednoczonych nie są to jakieś wielkie pieniądze, no to jest obciążenie. Ale to nie są procentowo, jeżeli chodzi o całe PKB Stanów, jakieś wielkie pieniądze, które oni wpompowali w Unię Europejską, a korzyści mogą wyciągnąć z tego olbrzymie. Dlatego liczę tylko na to, że Stanom Zjednoczonym naprawdę zależy na tym, żeby ta Rosja została w jakiś sposób wycięta z tego wyścigu o jakąś dominację, chociażby tylko pozorną, nad światem. Ale wszystko zależy również od tego, jak się zakończą kolejne wybory w Stanach Zjednoczonych, prawda? Czy czytałeś książkę Chłopcy idą po Polskę? Nie czytałem, ale zobaczę, co to jest za książka. Kąckiego. Jarek, jestem, tylko wolę słuchać inaczej myślących niż się kłócić. No ja się nie kłócę, ja tylko, że tak powiem, czasami podnoszę głos, jeżeli są jacyś debile, którzy mówią rzeczy naprawdę radykalnie głupie, no to wtedy się rzeczywiście unoszę. Mielu, a słyszałaś o tej ksenofobicznej ścierce holenderskiej burmistrz, która chciała polowania na Polaków? Co myślisz o tej sytuacji z zatrzymaniem piłkarzy Legii? Nie wiem, co to, do czego tam naprawdę doszło. Nie wiem, czy ci piłkarze coś zawinili, czy nie. Również nie wiem, czy te doniesienia wszystkie o poleceniu wyłapywania Polaków i wywożenia ich gdzieś tam są prawdziwe. Z paru źródeł rzeczywiście takie sygnały płynęły. Jeżeli to jest prawda, to postępowanie władz holenderskich i w szczególności tej pani są absolutnie skandaliczne. Jeżeli chodzi o działania policji holenderskiej, policja holenderska od lat jest znana ze swojej brutalności. Powinniśmy przede wszystkim wszystkie uruchomić możliwe procedury, które pomogą doprowadzić do sytuacji, żeby w przyszłości takich wydarzeń nie było. Jednakże w tej chwili mamy o wiele większe problemy w Polsce, natomiast, czyli raczej do większych rzeczy nie dojdzie. Natomiast po wyborach można by było jakąś w Unii Europejskiej dyskusję na ten temat przeprowadzić, co to tam się odpierdziela u tych Holendrów. Co myślisz o Janie Pińskim? Ja o Janie Pińskim już mówiłem. Niestety pan Piński to jest człowiek, który bardzo dawno temu mocno odpłynął. To jest jeden z tych takich dziennikarzy, coś jak Max Kolonko albo Lis, którzy wydaje mi się, że mają jakieś wielkie problemy spowodowane wieloma różnymi czynnikami. O Janie Pińskim mogę natomiast powiedzieć parę konkretów. Dlaczego tak uważam? Chociażby dlatego, że z rok temu przynajmniej obserwowałem jego działalność na Twitterze. No to słuchajcie, to co on tam wypisywał, to autentycznie było mi go szkoda. No. Gościu widział za sobą funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy go śledzą. Gościu czuł się inwigilowany non-stop. Oczywiście ja nie wykluczam, że rzeczywiście mógł być w zainteresowaniu służb specjalnych, chociażby ze względu na to, że utrzymuje bardzo ścisłe kontakty z jednym z byłych oficerów polskich służb specjalnych, z oficerem, który według mnie jest zdyskredytowany i jest człowiekiem bardzo szkodliwym. Natomiast Piński, to już naprawdę, on codziennie pisał rzeczy w stylu, no i co, posłaliście za mną samochód o numerach rejestracyjnych taki i taki, myśleliście, że nie widziałem? Albo zdjęcia umieszczał z restauracji na przykład.
patrzcie, ten gościu siedzący przy stoliku gdzieś tam, to jest ten, który za mną chodzi od pewnego czasu. Co było najlepsze, on Boga Ducha w innych ludzi umieszczał w internecie i kiedyś nawet jeden z gości, których tam Piński opisał, powiedział, facet, kurna. Patrzyłem, kurna, siedziałem tam przy tym stoliku, to zawsze i piłem herbatę, kurna, czy tam kawę, a ty jakieś dziwne, cały czas się na mnie lampiłeś i zdjęcia mi robiłeś. Wiecie, no. Niestety myślę, że Piński jest wykorzystywany przez kogoś, zapewne przez ludzi, którzy są mocno powiązani z tymi jego różnymi kontaktami z byłych służb specjalnych. No. Także nie ufałbym informacjom, które przekazuje Jan Piński jako pewnik. Wygląda. Pozdrowienia ze skansenu. Witam cię, Areczku. Mielu, ale on, Obajtek, to wszystko osiągnął na upieszczej polityce wobec Polaków. To jest czysta ekonomia. Podaż paliwa jest taka sama. Obajtek nagle ma takie olbrzymie zyski. Coś tu nie gra. No kurno, coś tu nie gra. Ma zyski. Ostatnio wszyscy narzekają z opozycji, że paliwo jest za tanie, bo wybory idą. Jeszcze ten Orlen wydaje na charytatywne różne cele pieniążki w takiej wysokości, że dawny Orlen nawet nie zarabiał takich pieniędzy. I ten Obajtek tak to robi, kurna, że ma takie zyski i coś musi być tam na rzeczy. Bo trudno jest przyznać się przed samym sobą, że być może dobrze zarządza tą firmą. Czy on tam robi jakieś lody na boku kręci? Nie mam pojęcia, być może tak. Ale końcowe saldo chyba jest na plus, nie? Chmielu Boniek pisze, dzięki za recenzję Wernera Windże, ogień nad otchłanią. Na początek faktycznie ciężkie, ale ogólnie mega. Prawda? Także cieszę się, że się podobało. Cześć, Ukraińcy potrzebują Niemców, bo mają kasę i rządzą w Unii. Niemcy potrzebują Ukrainy przeciw nam, bo za bardzo rośniemy. To prawda. Z tego punktu to, że pomagaliśmy szybko, dużo i za darmo, było niemądre. Szybko pomagaliśmy, dużo pomagaliśmy. Za darmo, to nie jest prawda, że za darmo. Wszystkie te programy, mówiłem o tym, pomocowe dla Ukrainy, są finansowane zarówno przez umowy, które podpisywaliśmy z rządem ukraińskim też, ale przede wszystkim z funduszu pokojowego Unii Europejskiej i z funduszu amerykańskiego, który tam jakoś specjalnie się nazywa, oraz Lend-Lease oczywiście. Także oczywiście bardzo duże opóźnienia są w płatnościach ze strony Unii Europejskiej dla Polski za uzbrojenie Ukrainy. I z drugiej strony, oczywiście, że Polska wydała również dużo pieniędzy na pomoc Ukrainie z własnych środków, no ale chyba lepiej wydawać pieniądze niż przelewać krew polskich żołnierzy, prawda? Czy Agama będzie występować w live'ach? Będzie, no zamierzam ją, że tak powiem, będzie sobie siedzieć tutaj. Oglądałeś któryś z odcinków Resetu na TVP? Tak, oglądałem wszystkie odcinki Resetu. O wielu rzeczach wiedziałem, z wielu sobie zdawałem sprawę, niektóre rzeczy mnie zaskoczyły, ale de facto ja alergicznie reaguję na Rachonia i na Cęckiewicza, który uważam, że wybiórczo traktuje niektóre fakty, natomiast większość tych rzeczy, wszystkie właściwie te rzeczy, które oni tam pokazali odnośnie działalności polityki zagranicznej zarządów Tuska, są prawdziwe, no, tylko że cała ta otoczka za bardzo według mnie szkodzi temu dokumentowi. No.
Chmielu, nie wiadomo, jaką po wojnie siłę polityczną będzie miał Zełenski, a mówi się, że na prezydenta będzie kandydował generał założny szef sztabu. On ma gigantyczne poparcie, ale nie oligarchów. Zaraz się do tego odniosę. No więc tak. Mówiłem to chyba na którymś z poprzednich live'ów, że bardzo wyraźnie widać, że de facto Ministerstwo Obrony Ukrainy prowadzi swoją własną politykę zagraniczną w stosunku do Polski i wyraźnie było widać to w trakcie tego tak zwanego kryzysu zbożowego, gdzie komunikaty ze strony MON-u ukraińskiego były wyraźnie łagodzące sytuację i odnoszące się do wyglądały jakby miały pogłaskać, ugłaskać Polaków i przeprosić ich za to, co się dzieje. Takie sygnały płyną również z różnych innych źródeł, że rzeczywiście istnieje bardzo duża rozbieżność w prowadzeniu polityki międzynarodowej pomiędzy przedstawicielami armii a przedstawicielami administracji prezydenckiej i rządem ogólnie. I generał Załużny, on jest prawdziwym bohaterem Rosji dla Ukraińców, prawdziwym bohaterem Ukrainy dla Ukraińców i on jest zdecydowanie największym przeciwnikiem w ewentualnych przyszłych wyborach prezydenckich, ewentualnych, bo nie wiadomo, czy się odbędą, póki będzie wojna, w wyborach prezydenckich na Ukrainie. Generał Załużny ma praktycznie, jeżeli wystartowałby w wyborach, to ma praktycznie pewne stanowisko prezydenta. Natomiast wiadomo, że generał Załużny stwierdził, że, nie wiadomo na ile to jest prawda, że nie będzie kandydował w żadnych wyborach, dopóki jest żołnierzem, wiadomo, i będzie żołnierzem, dopóki trwa wojna, dopóki będzie w stanie. Natomiast to, co obserwujemy, to jest wynik rozpierduchy we władzach Ukrainy. Oligarchowie nie chcą stracić tak wspaniałego źródła dochodów, nie chcą stracić wpływu na ukraińską politykę i właśnie to obserwujemy w tej chwili. A dlaczego Schweigert jest według ciebie skompromitowany? Choćby dlatego, jakie on tam rzeczy opowiadał, towarzysząc Pińskiemu na różnych live'ach i tego typu rzeczach. Zrobię oddzielny programik na ten temat. Jack, dzięki za wsparcie kanału, za super stickera. Fajnie się słucha tego miksu informacji. No i tak ma być czasami. Raz na jakiś czas coś takiego robimy. Czyli sugerujesz, że Ukraińcy walczą za nas? Bo ja jestem za ograniczeniem dla nich przywilejów w Polsce. Jeśli im się to mówi, oni stają się bezczelni i roszczeniowi. Nie wszyscy. Jak są debilami, to się tacy stają. Natomiast Ukraińcy, których ja znam, mają zupełnie inne podejście i bardzo sceptycznie odnoszą się do samej Ukrainy i do jej władz. Uważają, że Ukraina jest oparta na oligarchii i na łapownictwie i im wstyd za to jest. Natomiast czy Ukraińcy walczą za nas? Ukraińcy, przypominam jeszcze raz, Ukraina jako państwo jeszcze do niedawna było państwem, które prowadziło politykę wrogą Polsce. Ukraina jako państwo prowadziło politykę wrogą, nie mówię tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o współpracę, bądź jej brak, jeżeli chodzi na przykład o wyjaśnienie zbrodni wołyńskiej i tak dalej, ale prowadzili aktywne działania wywiadowcze na terenie Polski, ofensywne, mające na celu inaczej, no nie widzieli w nas swoich potencjalnych sojuszników i przyjaciół i raczej tutaj na tym kierunku od jakiegoś czasu współpracowali również z Niemcami.
Natomiast po ataku Rosji Ukraińcy, czyli państwo, które jeszcze do niedawna było nam wrogie, Ukraina, walczy z drugim państwem, które jest nam wrogie, które nam grozi, które nam zagraża, bo jest sojusznikiem Niemiec głównym. I to jest dla nas dobrze, dlatego większym zagrożeniem dla Polski egzystencjalnym jest Rosja i ich mariaż z Niemcami, a mniejszym Ukraina i ich mariaż z Niemcami. Dlatego warto wspierać Ukrainę, dlatego żeby po to, żeby złomowali i osłabiali kraj, jakim jest Rosja. Była szansa i według mnie trzeba by było ją wykorzystać, żebyśmy z Ukrainą stworzyli jakiś nieformalny sojusz, na przyszłość oczywiście, po to, żeby Ukraina mogła zostać takim buforem, zderzakiem pomiędzy nami a Rosją. Natomiast nigdy nie można Ukrainy zapraszać do NATO. Nigdy Ukrainy nie można zapraszać do Unii Europejskiej. Polsce powinno zależeć, naszym rządzącym powinno zależeć na tym, żeby Ukraina niezbyt urosła w siłę. Powinniśmy również zważać na to, że Ukraina będzie dysponowała przez jakiś czas dość dużym potencjałem wojskowym i nie mówię tutaj o sprzęcie, tylko mówię tutaj przede wszystkim o doświadczeniu tych, którzy w tej wojnie uczestniczą, którzy tą wojną dowodzą. Natomiast nie przeceniałbym również tego za bardzo, ale w związku z tym, że oni już wiedzą, że z ruskimi można walczyć, dobrze by było, żeby w ewentualnych przyszłych konfliktach w tym rejonie Europy walczyli po naszej stronie. A jeszcze lepiej by było, żeby walczyli zamiast nas. Dlatego uważam, że Ukrainę opłaca się wspierać. Obecnie, choć, tak jak mówiłem to już wcześniej, choć serce by chciało, żeby Kreml płonął, żeby Rosja dostała w pierdziel, żeby flota rosyjska na Morzu Czarnym została cała zatopiona, żeby wielkie kolumny rosyjskich jeńców szły do obozów przejściowych i potem do obozów pracy, żeby odbudowywać Ukrainę. Człowiek by tak chciał, serce by tak chciało, przynajmniej moje. Natomiast głowa podpowiada, że to wcale nie byłoby dobre dla Polski. Polska odniosłaby największe korzyści, jeżeli ten konflikt by się zakończył, ale w taki sposób, w którym oba te kraje nie byłoby, inaczej, nie byłoby żadnego zdecydowanego zwycięzcy, natomiast powinno się to zakończyć tak, żeby Rosja była jak najbardziej osłabiona, żeby jak najbardziej osłabiona z tego wyszła, żeby ich potencjał wojskowy Rosji potrzebował więcej lat na odbudowę. Prawda? I takie powinny być nasze interesy, tym powinniśmy się kierować. Uważam, że bardzo złą robotę w całej naszej polityce proukraińskiej wykonało otoczenie prezydenta RP i sam prezydent, gdyż według mnie w polityce międzynarodowej, w szczególności w okresie wojny, nie ma miejsca na zbyt emocjonalne gesty, przytulanie się, mówienie o dozgonnej przyjaźni, honorze, braterstwie itd. My powinniśmy jasno postawić sprawę, że Ukraińcy muszą się nas słuchać, jeżeli chcą od nas jakiejkolwiek pomocy czy wsparcia. Że oni muszą grać do nas, a nie ponad naszymi głowami. Wydaje mi się, że Ukraińcy zbliżyli się do Niemców i zaczęli prowadzić tak dziwną politykę, dlatego że prawdopodobnie zrozumieli, że Polacy nie dysponują jeszcze tak dużą siłą przełożenia i nie mają jaj. Nie zidentyfikowali jeszcze Polacy tego momentu, że już teraz można właściwie Ukrainie pozwolić tą wojnę przegrać. Oczywiście serce by chciało, żeby Ukraina wygrała, ale rozum mówi, że może trzeba im uświadomić, że bez naszego wsparcia, bez naszych baz logistycznych, bez naszej pomocy, to oni już dawno by byli częścią Federacji Rosyjskiej.
nie możemy sobie pozwolić, żeby być tak traktowanym. Uważam, że polski rząd, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, robił bardzo dobrą i konieczną robotę. I de facto Polska odniesie korzyści z tej wojny. Już te korzyści odnosi. Ważne, żebyśmy mogli wyssać te wszelkie korzyści płynące z tej wojny do końca, ile tylko można. Jesteśmy w wymarzonej sytuacji. Zawsze kraje, które de facto uczestniczą w wojnie, a nie są stroną walczącą, ale uczestniczą w jakiś tam sposób, zyskują na tej wojnie. No. I tak to powinno wyglądać. Mielu, skąd bierzesz informacje? Nie pytam złośliwie, po prostu ciekawy jestem. Ale informacje o czym? Mielu, z jakim stopniem zakończyłeś swoją służbę w wojsku? Jestem ciekaw, pozdrawiam serdecznie. Służbę w wojsku zakończyłem w stopniu kaprala, który to otrzymałem stopień nie na wyjście, tylko jeszcze w czasie, kiedy służyłem. Natomiast moją ogólnie służbę zakończyłem w stopniu starszego chorążego. Mielu, jak według ciebie moglibyśmy politycznie przeciągnąć Ukrainę na naszą stronę, zwłaszcza, że Niemcy uzależniają przyjęcie Ukrainy od federalizacji Unii Europejskiej? Chytry ruch. My w tej chwili chyba nie mamy żadnych argumentów, którymi moglibyśmy Ukrainę przeciągnąć na naszą stronę, poza argumentem tego, że my jesteśmy dysponentami bazy logistycznej, dzięki której otrzymują wsparcie. Natomiast tutaj postawienie sprawy w ten sposób, że zablokować im wsparcie albo coś, użyć tego jako jakieś dźwigni, byłoby bardzo szkodliwe, dlatego że to są rzeczy egzystencjonalne dla Ukrainy i oni akurat w tym momencie raczej by tego nam nie zapomnieli. Trzeba robić to bardzo ostrożnie. Myślę, że najlepszym tutaj kierunkiem, tym czym moglibyśmy zrobić, byłoby przelicytowanie Niemców w postaci po prostu pozyskania do współpracy paru chytrych i cierpiących na żądze pieniądza ludzi, którzy z tylnych foteli rządzą Ukrainą jak na razie. Rafał Siofer, dzięki za wsparcie kanału. Bardzo dziękuję. Jeszcze tak, Jarosław pisze. Znajomy, a bardzo też znany ukraiński pisarz, pisze mi, że gdyby Duda chciał u nich kandydować, to ma murowaną prezydenturę. Podobno cieszy się tam 95% zaufaniem. I to jest właśnie oznaka tego, że prezydent Duda prowadził politykę niewłaściwą w stosunku do Ukrainy. Nie ma miejsca na tego typu rzeczy, bo potem taki prezydent Duda i jego otoczenie są związani różnymi, wiecie, rzeczami typu powiedziałem, że to honor, że to bracia, a braci się nie zdradza. Takich rzeczy nie można mówić. No. Oczekiwałbym od naszych przywódców, żeby działali zdecydowanie bardziej, przepraszam, żeby działali zdecydowanie bardziej twardo, bez emocji. I żeby byli gotowi nawet zdradzić tych, którym coś obiecali, jeżeli miałoby to przynieść korzyść naszej ojczyźnie. No. Stąd te moje teksty o tym, że wiecie, serce by chciało, żeby Ukraińcy tam wjechali na czołgach, kurna, do Rostowa nad Donem, kurna, spalili parę rosyjskich miast, znaczy może nie spalili, ale zdobyli parę rosyjskich miast, wygnali ludność cywilną i tak dalej. Serce by chciało, bo chciałbym, żeby po prostu zetrzeć ten uśmiech z twarzy Rosjan, czymś, czego by nie dało się ukryć przed opinią rosyjską publiczną, nie dałoby się ukryć świadomości porażki, no ale z drugiej strony wiem, że to by było niedobrze, bo wtedy Ukraina za bardzo by uwierzyła w swoje możliwości, a wcale niepotrzebny nam sąsiad u boku, który bardzo wierzy w swoje możliwości i siłę sprawczą, który na domiar złego ma jeszcze za sojusznika Niemcy.
Także wiecie, o co chodzi. Tytus, dzięki za wsparcie kanału. Czytaj, upadły anioły, modyfikowany węgiel, zbudzone furie. Modyfikowany węgiel, przeczytałem. Tamtych dwóch jeszcze nie. Waldek, co sądzisz o propozycji Bartosiaka, żeby 1,5 milionom Ukraińców, chyba o to chodziło, nadać polskie obywatelstwo? Według mnie to jest pierwszy krok do osłabienia i rozbicia Polski. To samo jak wpuszczenie do Polski inżynierów z Afryki. Ja uważam, że w ogóle to jest to pewne niebezpieczeństwo całej tej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie. To jest przykro mówić, ale trzeba o tym mówić. Pewnym niebezpieczeństwem jest to, że bardzo mocno urosła nam mniejszość ukraińska w Polsce, jeżeli chodzi o ilość ludzi. I mimo, że ja mam bardzo dobre doświadczenia osobiste z Ukraińcami przebywającymi w Polsce, z mieszkającymi w Polsce, większość z nich, mam wrażenie, również ma dobre doświadczenia ze mną. Ale uważam, że zawsze zbyt duża mniejszość, z którą mamy słabą historię, jest niebezpieczeństwem. Jednorodne społeczeństwo, jednorodne narodowościowo, wyznaniowo, czy tam w ogóle jednorodne społeczeństwo jest gwarancją tego, że będzie trudniej o wybuch niepokojów i społecznych, wojny domowej, będzie łatwiej to wszystko jakby trzymać w ryzach. Chociaż oczywiście, widzicie, ten podział, polaryzacja społeczeństwa w tej chwili trochę temu przeczy, nie? Natomiast rzeczywiście to może być problem. Z drugiej strony widzę, że i tak od lat, słuchajcie, ta mniejszość ukraińska w Polsce, która nie identyfikowała się jako mniejszość ukraińska, ale była mniejszością ukraińską, pochodzącą chociażby od Ukraińców, którzy byli przesiedlani w ramach akcji Wisła zaraz po II wojnie światowej, gdzieś w głąb Polski czy w inne rejony Polski, stamtąd z rejonów dzisiejszych Bieszczadów i tak dalej. Ta mniejszość jest bardzo mocno obecna. Ja pamiętam, że kiedyś prowadziłem rozmowę z takim moim kolegą, kiedy w służbie, w której służyłem po armii, żeśmy się zorientowali, że rzeczywiście bardzo dużo naszych wspólnych kolegów z tej służby to są de facto Ukraińcy z pochodzenia. Oczywiście oni się uważali za Polaków i byli Polakami, bo urodzili się w Polsce, byli wychowywani w polskim duchu, przynajmniej tak się nam wydawało, ale de facto ich rodziny, ich przodkowie byli Ukraińcami, nie? Kwestia polega na tym, czy będziemy mieli wspólne interesy. Jeżeli byśmy mieli wspólne interesy, jako my, Polska i Ukraina, byśmy byli pogodzeni, jeżeli chodzi o cele egzystencjonalne i plany dotyczące przyszłości, jeżeli to byłaby przyszłość, miała być przyszłość wspólna, ze wspólnymi celami, nie mówię w jednym państwie, tylko w jakimś tam sojuszu, no to wtedy nie byłoby problemu z tym, żeby ta mniejszość u nas była. Natomiast jak widać, cele się to potrafią rozjechać bardzo szybko. Dokąd będą walczyć, skoro brakuje im rekruta, z tego co słyszę? Boję się, że ktoś nas wepchnie w ten konflikt z Ukrainą za parę lat, jak Rosja by znowu uderzyła. Po pierwsze, mają rekruta, tylko muszą po prostu ominąć ten skorumpowany system i zacząć przeprowadzać pobór, tak jak powinien być przeprowadzany od początku do końca, bez pomijania, inaczej, bez bazowania przede wszystkim na ochotnikach. Oni to zaczęli robić. Nie może być tak, że część społeczeństwa walczy, a część społeczeństwa mówi, a tam jakaś wojna, leją się. Muszą przekazać, zmienić przekaz do własnego społeczeństwa, że to jest wojna, która to jest wojna po prostu o wolność. No. Myślicie, że u nas jakby było, też połowa ludzi by spierdzieliła albo miała w dupie to, tam Niemcy nas atakują albo Ruscy. Olać. Natomiast ktoś nas wepchnie w ten konflikt z Ukrainą za parę lat, jak Rosja by znowu uderzyła. No jeżeli Rosja znowu uderzy, to kto nas wepchnie w ten konflikt? No chyba Rosja, nie?
a nie ktoś. I oczywiście, jeżeli Rosja przegra tą wojnę, albo ta wojna zakończy się w sposób nierozwiązany, w jakiś tam sposób, to tak jak pisze Grzesiek, Rosja nie ma innego wyjścia, tylko musi tutaj ubezwłasnowolnić Ukrainę. Jedynym wyjściem, które w jakiś sposób może im osłodzić porażkę ewentualną na Ukrainie, jest, tak jak mówiłem już parę razy, integracja, a właściwie wcielenie do Federacji Rosyjskiej Białorusi. To jest jedynie, to jest takie ich zwycięstwo zastępcze, na które mam wrażenie, że oni liczą. Czy nie powinniśmy drogą Niemiec oddać Ukrainie ochronę granicy i skupić się na montażu samochodów i gospodarczym bogaceniu się? Dopóki Niemcy istnieją tutaj i inaczej. Nie możemy, Niemcy nie pozwolą na to przede wszystkim. Niemcy na to nie pozwolą. Nie wyobrażaj sobie, że Niemcy by się pozwolili nam skupić na montażu samochodów i gospodarczym bogaceniu się. Na tym polega całe zagrożenie. Niemców już teraz boli to, że rośniemy w siłę. I dlatego z każdej strony, ja tutaj nie śmieję się, rośniemy w siłę, oczywiście to musi potrwać, ale dlatego z każdej strony będą próbowali storpedować nasze wszelkie wysiłki, żeby się uniezależnić od Niemców, żeby czy od Rosji, czy od węglowodorów z Rosji, czy z Kazachstanu, czy skądś tam. I że Niemcy, po prostu inaczej, silna Polska jest nie do zaakceptowania przez Niemców, dlatego zrobią wszystko, żeby wróciły złote czasy dla nich, czasy ich sojuszu z Rosją. I koniec. Miło się pana słucha, późna pora, dobrej nocy życzę. Wzajemnie. Niemcy węglowodory mogą sprowadzać z całego świata, ale Szczecin mogą zabrać tylko nam. To po pierwsze, ale węglowodorów z całego świata nie będą mogli sprowadzać po takich cenach, jakie oferowała im Rosja, korumpując ich. O to chodzi właśnie. A jeżeli myślą o Chinach, no to dlatego im tak nie pasują. Nie pasuje Polska rozbudowa infrastruktury portowej czy infrastruktury naszych rurociągów, czy chociażby budowa samego CPK, prawda? Gdybyś mógł zwiedzić Stany Zjednoczone, którą część wybrałbyś na dwutygodniową wycieczkę? Góry Księżycowe, ewentualnie Alaskę. Mielu, co ostatnio czytałeś? Czy to było science fiction? Robiłem wam filmik, ten, który, o którym mówiłem. Czytałem... O, zaraz. Kurde, a ja mówiłem wam już o tej książce? Aż muszę sprawdzić, kurno. Ale zdałem ciała. Czytałem ostatnio super książkę, którą w tym tygodniu, o której wam w tym tygodniu opowiem. Także dobrze, że nie zdradziłem. W ostatniej chwili się powstrzymałem. Także tak. Będzie super odcinek, słuchajcie. Przynajmniej mnie ta książka wyrwała z butów. Jutaro, dzięki za wsparcie kanału. Bardzo dziękuję. I tutaj pod spodem. Czyli powinniśmy zrobić wobec Ukrainy to, co Niemcy w stosunku do nas. To znaczy, będziemy wam dalej pomagać, pieniądze popłyną, jeśli wybierzecie właściwych ludzi. Dla mnie okej, ale czy nasi są do tego zdolni? No my powinniśmy właśnie w ten sposób działać. No trzeba być, prowadzić własną politykę brutalną, politykę, która jest sprawcza, która... No, my musimy być tymi, którzy grają na siebie, a nie na kogoś. Rozumiecie? Tak jak właśnie Niemcy to robią,
Tylko Niemcy źle zidentyfikowali swoich sojuszników. Myśleli, że to są cwaniaki do wydojenia, a się okazało, że się dogadywali z gangsterami, którzy ich trzymali za jaja potem. No. Natomiast my musimy generalnie prowadzić politykę, która jest polityką bardziej odważną. My nie jesteśmy małym pierdziszewem, państwem. Mamy duży potencjał. W wielu aspektach Polska naprawdę dysponuje potężnymi atutami, o których mało osób wie, mało osób sobie zdaje sprawę. A tu mówię o atutach gospodarczych chociażby, czy o technologicznych. Natomiast no, my musimy być odważni, musimy prowadzić politykę taką, musimy po prostu grać, wiecie, czasami trzeba poblefować, ale też musimy po prostu umieć w razie czego kopnąć kogoś w kostkę, podłożyć świnię, podstawić nogę, a nie kurna opowiadać o honorze, o braciach i tak dalej. No. Uchodźcy z Ukrainy są bardzo wewnętrznie rozbici, pisze Loken. Spotkałem różnych, prorosyjskich z Donbasu, proukraińskich, rosyjskojęzycznych i ukraińskojęzycznych. Trzeba ich dzieci polonizować, bo Polki nie chcą rodzić dzieci. To jest prawda, mówię odnośnie tych różności, tych różnic. Ja mam bardzo właśnie dobrych znajomych z Ukrainy, gdzie wewnątrz jednej rodziny są skrajne postawy i skrajna ocena tego, co się dzieje na Ukrainie. Moja koleżanka serdeczna jest bardzo, myśli podobnie do mnie, ma bardzo negatywne zdanie, jeżeli chodzi o politykę ukraińską i korupcję, natomiast jest bardzo zdecydowanie antyrosyjska, a jej brat jest bardzo prorosyjski, co po prostu aż mi kopara opadła, jak ją rzeczy opowiadał. Także... Jarosław pisze, mój ojciec urodził się w polskim Wilnie i do końca życia dyszał nienawiścią do Sowietów i litewskiej niepodległości. Takich jak on wypędzonych było multum ze złą pamięcią historyczną. To prawda. No to jest wszystko, jak to się mówi, nasza historia, tak bardzo spieprzona w pewnym momencie, która powoduje, że takie życiorysy różne i wydarzenia życiowe wpływają potem na całe życie i na postrzeganie otoczenia i rzeczywistości. No to tak samo wiecie jak u mnie. Dlaczego u mnie jest takie bardzo mocno antyniemieckie i antyrosyjskie podejście? Antyniemieckie i antyrosyjskie. No to wyniosłem to z domu. No. Dlatego, że mój ojciec był półsierotą wojenną, można powiedzieć. Dlatego, że ja byłem wychowywany w domu z bardzo mocną antyniemieckim podejściem. I to samo tyczyło się chociażby ze strony mojego dziadka i jego znowu historii, która była mi przekazywana, jeżeli chodzi o stronę rosyjską i sowiecką ogólnie rzecz biorąc, na tej zasadzie. Natomiast być może widzicie, do Ukrainy mam nieco inne podejście, gdyż mój dziadek służył na pograniczu dzisiejszej Ukrainy i dzisiejszej Białorusi w Korpusie Ochrony Pogranicza. I znowu stamtąd opowiadane w naszej rodzinie były historie o tym, jak Polski Korpus Ochrony Pogranicza i polskie wojsko generalnie niezbyt elegancko się zachowywało tam na miejscu. Panowała kolonizacja generalnie ze strony osadników wojskowych i lokalni mieszkańcy byli traktowani niezbyt sympatycznie. No ale to były czasy, wiecie, pogranicze, walki z NKWD i tak dalej, no, w dwudziestoleciu międzywojennym. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o samo miejsce geograficznie, no to pamiętam do tej pory, jak u mojego dziadka w domu wisiały powycinane z różnych pism, gazet, pejzaże okolic dzisiejszego Czernobyla, bagna w okolicach Prypeci, północne rejony na północ od Kijowa, tam gdzie generalnie, wiecie, Czernobyl i te rzeczy. Także to jest nasza poprana historia, no wszystko się zmieniało. Niemcy są zapóźnieni o dekadę w stosunku do USA i Azji, jeśli chodzi o samochody elektryczne, to ślepa ścieżka. Oczywiście i to jest nie do zrealizowania.
I jeszcze nie wiem, czy Niemcy sobie zdają z tego sprawę, ale w momencie, jeżeli by był taki nacisk na produkcję samochodów elektrycznych, to Polska znowu by im za bardzo w siłę urosła, gdyż Polska jest jednym z większych, bardziej liczących się producentów baterii do samochodów elektrycznych. Także, jeśli się nie mylę, muszę to jeszcze potwierdzić, sprawdzić, ale coś takiego czytałem. Aż sprawdzę teraz, żeby nie było, że... No tak, poczekajcie. Najwięksi producenci. Producenci. Do samochodów elektrycznych. O, Polska drugim największym producentem na świecie baterii do samochodów elektrycznych. Polacy są na drugim miejscu. Według... O, jak to? Tutaj piszą, że szóste, siódme miejsce. Europa odpowiada za to. Polska odgrywa wiodącą rolę w łańcuchu dostaw baterii, będąc drugim największym producentem na świecie. Akumulatory litowo-jonowe stanowią już ponad 2,4% całego polskiego eksportu. Wartość sektora baterii wzrosła 38-krotnie w ciągu ostatnich 6 lat. Z około miliarda złotych w 2017 do ponad 38 miliardów w 2022 roku. W naszym kraju oprócz LG Energy Solutions inwestują czołowe firmy z sektora akumulatorowego, w tym Niemcy. To dlatego myślicie, że się pokłócą z nami i wypiszą nas Schengen? Także wiecie. Bum, bum, bum. No właśnie. I problemy z litem. Trzeba zacząć wydobywać więcej litu, bo zabraknie go do tej ilości pojazdów elektrycznych, jakie by były potrzebne. Także wiecie, o co chodzi. No ale to nie przejdzie za wcześnie i za szybko. Kiedyś na pewno przemysł samochodowy pójdzie w drogę w tą stronę, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Samochody elektryczne trzeba gdzieś ładować, prawda? Tych ładowarek można zbudować w pytę, ale te ładowarki będą musiały być ładowane jakimś prądem, prawda, żeby mogły ładować samochody. A jakim prądem? Z wiatru i ze słońca wyłącznie? Na tym będziemy bazować? A fabryki, które będą produkować te samochody, jak będą zasilone? No i tutaj się kłania sytuacja. Czytałem ostatnio o zestawie ładowarek samochodowych, tylko nie pamiętam, gdzie to było. Nie wiem, czy to w Polsce, czy gdzieś, ale czytałem na jakiejś stacji. Stałe ładowarki do ładowania samochodów, ale te ładowarki były zasilane agregatami na ropę. Dziękuję. Dziękuję Waldek. Waldek za wsparcie kanału, za super stickera. Moryc też już leci, widzę. Uciekam, cześć. Cześć Morycu. Pytanie troszeczkę z innej beczki. O właśnie, z innej beczki. Nie piję od kilku tygodni, generalnie jest super, ale wszystko, co nie idzie mi po myśli, strasznie mnie wkurza. Też tak miałeś? Jak sobie z tym radzić? Znaczy, ja akurat tak nie miałem. Ja miałem mi opadł bardzo poziom nerwów i agresywności, agresji w momencie, kiedy przestałem pić alkohol. Generalnie no musisz sobie znaleźć jakiś sposób na gdzieś wywalenie tych emocji, które gdzieś tam się gromadzą. Wcześniej regulowałeś sobie emocje, również te negatywne, pijąc alkohol, no nie wiem, pijąc piwo albo kielicha albo coś. Natomiast teraz trzeba sobie znaleźć coś. No ja bardzo rzadko się teraz denerwuję, bardzo rzadko się czuję taki podminowany, znaczy bardzo rzadko wybucham gniewem z jakiegoś powodu i mi się wydawało, że to właśnie jest zasługa tego, że przestałem pić alkohol.
Natomiast mam oczywiście sposoby na to, żeby jakieś złe emocje rozładować. No. W ostatnim czasie to są marsze na długie dystanse, albo ewentualnie truchcik, który uprawiam, choć nie wyglądam. Także tak, no. Najważniejsze jest to, żeby nie regulować emocji alkoholem. W tym momencie po prostu no, nie znasz innego sposobu, bo kilka tygodni to jest krótko. Myślę, że można zasięgnąć porady jakiegoś terapeuty, który mógłby ci pomóc zidentyfikować to, jak trzeba sobie pomagać w rozładowywaniu negatywnych emocji. Po prostu. Wybieram mniejsze zło, głosuję na PiS. Ważne, żeby nie na Platformę. Przynajmniej to jest moje zdanie oczywiście. AZ-VAT. Poczytaj sobie Antoniego Wacyka, Kultura bez dziejów, albo Stachniuka, Dzieje bez dziejów. Polecam. Robię sobie od razu zrzucik. Pyk. Powiem wam, że się tak odzwyczaiłem od... O, przechwyć. Zapisz. Tak się odzwyczaiłem od Windowsa i powiem wam, że kurde, naprawdę niektóre rzeczy się tak się pozmieniało od czasu, kiedy korzystałem z Windowsa, że niektóre rzeczy mi się tu podobają. Aczkolwiek też rzeczywiście ta przeglądareczka, korzystam z Opery, jest rewelacyjna. Opera GX, czy jakoś tak. Syn mnie namówił na to. Jestem bardzo zadowolony. Właśnie sobie zrobiłem zrzut tego komentarza samego. Fajnie to działa. Także tak. Tytus napisał, że masz fajny gust a propos właśnie AZ-VAT. Jeśli chodzi o książki, niech Chmielu sobie przeczyta. No to zapisane i zamówimy sobie. Czy będzie filmik historyczny? Grzesiek, no już filmik historyczny był w tym tygodniu. A teraz o tej katastrofie w Rosji. A w tym tygodniu będzie kolejny, bo chcę teraz nagrywać regularnie filmy historyczne. Na 1000 odcinek już nie będzie, bo mamy dużo więcej filmów niż 1000, ale coś takiego podsumowującego zrobię, ale to chyba na koniec roku. Poczekaj, co to było? Dziękuję za wsparcie kanału Tarantio Days albo Dace. Już kiedyś pamiętam, że miałem problem z tą ksywą. Czyli Chmielu, ta sytuacja miała miejsce podczas szczytu klimatycznego. A, z tymi ładowarkami do samochodów. Operę Chińczycy kupili. No to jakby na to człowiek patrzył, to wszędzie Chińczycy są. Natomiast dobrze to działa. Tak jak korzystałem kiedyś z telefonów Xiaomi i byłem bardzo zadowolony, także tego pewnych rzeczy się nie uniknie. Natomiast oczywiście musiałem się na nowo nauczyć tutaj, znaczy przyzwyczaić do tego, że jednak na Windowsie bardziej trzeba patrzeć, sprawdzać w jakim stanie są zabezpieczenia antywirusowe i wszelkiego typu zabezpieczenia bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa komputera, no bo nieco łatwiej mi to wszystko, łatwiej to działało na Macu. Było bardziej takie no, zautomatyzowane. Natomiast mam tutaj już wszystko zrobione jak trzeba. Powiem wam, że jestem mile zaskoczony, jak mi na razie to działa wszystko, mimo że to jest stary komp mojego syna. W ogóle mój syn ma teraz taki wypasiony sprzęt. Powiem wam, zrobiony przez gościa, który nazywa się Evil Delta. Gościa, który robi wszystkim gamerom, tym profesjonalnym komputery. No, zrobił mojemu młodemu naprawdę rewelacyjny sprzęcik. I po prostu to hula jak hu 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 hu. A ja dzięki temu mogę, że tak powiem, tłuc na komputerze mojego syna, starym, który dla mnie jest w ogóle jak demon prędkości, kurczę. Widzę, że Grzesiek też odpada. Polecam Brawę, ładnie blokuje reklamy. Brave?
Brawo. Ja powiem tak. Ja mam teraz włączone, mam włączone w tej przeglądarce właśnie są generalnie, nie ma reklam na żadnych stronach typu Onet i tak dalej. Natomiast tradycyjnie, no ja na przykład, żeby była jasna sprawa, YouTube'a mam wykupionego premium, no po to, żeby, wiecie, no skoro ja uważam, że blokowanie adblockiem reklam na YouTubie robi krzywdę takim ludziom jak ja, no to sam nie będę też blokował, dlatego ja mam wykupioną usługę w YouTube Premium. Uważam, że to jest rewelacyjna sprawa i uczciwa. Taka w stosunku, sam dobrze się z tym czuję. Natomiast mówię, no ruskich, tych chińskich programów, czy tam różnych sprzętów się nie uniknie. No. Windows Defender całkiem dobrze ogarnia kwestię ochrony antywirusowej. No muszę się przyzwyczaić, muszę poczytać, wiecie, ja nie miałem praktycznie do czynienia z Windowsami, to nie miałem do czynienia przez, nie wiem, ponad 10 lat co najmniej. Także cały czas byłem w środowisku właśnie iOS-a, także na tej zasadzie. Tutaj widzę, że Robert też mówi Brave, polecam super na telefonie i na kompie. Zorientuję się, chociaż tak jak mówię, jestem bardzo zadowolony z tej Opery GX w tej chwili, którą mam. No bardzo jestem zadowolony. Jest tak intuicyjna i tak bardzo można ją dostosować do własnych potrzeb, że zagadka. No dobra, słuchajcie, widzę, że powoli się, że tak powiem, ludzie wygruszają, ale tak, nadal jest zresztą, w ogóle dziękuję, jest bardzo dużo osób, 389 osób w tej chwili. W każdym razie, słuchajcie, w tym tygodniu na pewno aktywność będzie jeszcze większa. Będzie nie jeden film, tylko będzie troszeczkę więcej. Na pewno będzie kolejny filmik historyczny i będzie filmik na pewno uzależniony od książek. Również w tym tygodniu przedwyborczym będę chciał zrobić jeszcze parę takich, znaczy przynajmniej jednego live'a przed ciszą wyborczą, w którym podsumujemy sobie to, co wiemy o nadchodzących wyborach i o rzeczach, które się mogą po tych wyborach wydarzyć. Również myślę, że trzeba będzie dobrze śledzić tą sytuację, która dzieje się w tej chwili w Izraelu, dlatego, że wydaje mi się, że to może być bardzo moment taki, który, że tak powiem, ułoży sytuację na Bliskim Wschodzie na najbliższe kilkadziesiąt lat. Wydaje mi się również, tak jak mówiłem na początku, że to nie to, że wywiad izraelski został zaskoczony. Wydaje mi się, że to na rękę było rządowi izraelskiemu, żeby do takich wydarzeń doszło. W związku z tym, że wszelkiego typu wydarzenia o charakterze dotyczącym spraw bezpieczeństwa bądź zagrożenia bezpieczeństwa konsolidują społeczeństwo, szczególnie społeczeństwo, które żyje wśród wrogów. A takie społeczeństwo ma Izrael. I wydaje mi się, że tak to się właśnie skończy. Przede wszystkim już się zaczęło równanie z ziemią Strefy Gazy, ostrzały rakietowe, bombardowania. I jeżeli te działania odwetowe izraelskie nie spowodują włączenia się do tego konfliktu państw ościennych, no to Izrael zrobi tam definitywny i brutalny, w brutalny sposób definitywny porządek, przynajmniej na jakiś czas, z organizacjami palestyńskimi, z autonomią palestyńską. Nie sądzę, żeby w ogóle coś takiego jak autonomia palestyńska była tolerowana przez Izrael. Oczywiście jeszcze jest inna sprawa, jak na to zareaguje świat, a przede wszystkim jak na to zareagują Amerykanie, bo Amerykanie mogą się na przykład nie zgodzić na to, na tak radykalną politykę izraelską. Także żyjemy w ciekawych czasach, tak jak mówiłem. Osobiście, zauważcie, nie rozmawialiśmy dzisiaj nic o wojnie na Ukrainie praktycznie, poza paroma tymi tematami pobocznymi, a to dlatego, że jesteśmy, wydaje mi się, świadkami powolnego i nieuchronnego zamrażania się tego konfliktu. Wydaje mi się, że możemy w tym roku jeszcze spodziewać się, mimo wszystko możemy spodziewać się w tym roku jeszcze zdecydowanych działań ofensywnych armii ukraińskiej, ale będzie to miało, mam wrażenie, miejsce dopiero dopiero mniej więcej w sytuacji, w której
dostaną obiecane przez Amerykanów już te pociski dalekiego zasięgu ATACMS i wówczas wydaje mi się, że można się spodziewać już w momencie, kiedy będą pierwsze nocne przymrozki na Ukrainie, działań ofensywnych na kierunku zaporowskim. Jeżeli Ukraińcy tych działań nie przeprowadzą, wówczas na wiosnę będą mieli problem. Rosjanie zrobią wszystko, żeby nastąpiło zawieszenie broni. Wszystko zrobią, żeby nastąpiło zawieszenie broni. A sytuacja może się zmienić w zależności od tego, jak skończą się wybory zarówno w Polsce, jak skończą się wybory w Stanach Zjednoczonych, jak skończą się wybory w Unii Europejskiej wreszcie za rok. I Ukraińcy nie mają tego luksusu, że mogą sobie poczekać i zobaczyć, jak się sytuacja będzie kształtować. Wydaje mi się, że jeżeli do końca roku nie osiągną pewnych rzeczy, no to już nie osiągną ich w najbliższych latach. Czyli to, co uda im się zdobyć chociażby do końca tego roku, to już będzie naprawdę ciężko im w przyszłym roku zrealizować. Mogę się mylić, może sytuacja się zupełnie zmienić, ale kto to wie? Najważniejsze, żeby złomować jak najwięcej ruskich do momentu, kiedy zakończą się działania, aktywne działania wojenne na froncie. Żeby jak najwięcej ruskiego sprzętu spłonęło, żeby jak najwięcej rosyjskich oficerów i generałów zginęło, żeby jak najwięcej rosyjskich soldatów poszło do piachu. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski to jest rzecz kluczowa. Jeszcze jedną rzecz, tylko tutaj odniosę się, Adrian. Fajną serię militarną i science fiction czytałem ostatnio, autor Ciszewski. Rozszerzony batalion Wojska Polskiego z 2007 roku przenosi się w czasie do 1 września 1939. Polecam. Czytałem całą tą serię, mówiłem chyba nawet kiedyś o niej, wspominałem. Również bardzo polecam. Bardzo fajnie i miło się to czytało. Słuchajcie, trzymajcie się. Na razie, cześć i jeszcze w tym tygodniu mam nadzieję, że będzie ta niespodzianka, o której mówiłem, czyli wrzucimy coś z klimatów, jak chmiel napierdziela w jakiejś strategii albo gry wojenne. O, paliłem. No i zapierdzielamy do celu. Jest Niemiec. Fajna zabawa była, muszę wam powiedzieć. Muszę jeszcze zobaczyć, jak właśnie jak testuje, znaczy jak działają wszelkiego rodzaju te nowsze gierki strategiczne, czy bojowe, czy pewno tego typu rzeczy. Bo ta, no jak widać, jakieś tam w miarę śmigała, nie? Jak to zrobić najlepiej, żeby to było tak, nie, tak, nie, tak, tak. A, bo ja sobie tu nagrywałem. Ale właśnie mówię, jeszcze sprawdzałem dzisiaj, jak to działa. Signature, to. No i tak to mniej więcej wygląda. Fajnie w ogóle w Cold Waters kiedyś patrzyłem, sprawdzałem tą gierkę, ale fajne w niej jest to, że ja sobie ściągnąłem moda oczywiście takiego rozszerzającego zawartość tej gry i można na przykład zrobić misję ucieczkę czerwonym październikiem, taką jak z książki Toma Clancy'ego i z filmu. Także będę to ćwiczył. Muszę sobie przypomnieć, jak się tymi okrętami podwodnymi pływa. No dobra, trzymajcie się, mam nadzieję, że się zobaczymy również w tej formie Europa Universalis. Teraz wystarczy podstawowa wersja i abonament, żeby odblokować wszystkie DLC. Bardzo lubiłem tę serię Paradoxa. No, zresztą mam trochę problem tylko, bo musiałem sobie założyć nowe konto na Steamie, bo to konto moje poprzednie używa bardzo mocno moja córa. I ona dość mocno siedzi tam w różnych rzeczach, w różnych gierkach.
I wiecie, nie miałbym praktycznie możliwości sobie ogarnąć tutaj nic pociąć, bo moja córa bardzo często używa, nie można dwa razy w tą samą, naraz w tą samą grę grać, a mamy podobne zainteresowania. Dlatego stwierdziłem, dla świętego spokoju założę sobie nowe konto na Steamie, założyłem sobie nowe konto na Steamie i muszę teraz swoją bibliotekę, że tak powiem, rozbudowywać. Na razie mam niewiele rzeczy. Co ja tam na razie mam? Cold Waters, Hell Let Loose oczywiście mam, Składa mam, mam Project Zomboid, wspaniała gierka, o której być może kiedyś wam powiem. No i to, co mnie po prostu urzekło i jestem zafascynowany, czyli powrót do korzeni, bo grałem i w jedynkę, i dwójkę, a mam Baldur's Gate 3 i uważam, że jak dotąd udało mi się z tym RPG-iem zapoznać, to jest chyba najlepszy RPG, jakiego kiedykolwiek grałem. Także, a jestem, mogę o sobie powiedzieć, że jestem znawcą RPG-ów. Także tak. No dobra, na ten temat być może na tematy gierkowe zrobimy sobie jakiś oddzielny odcinek, być może jakiegoś live'a, no bo wiem, że tutaj większość widzów akurat nie interesuje się chyba tymi tematami. Także w Zomboida to się mogę przyłączyć. No ja to dopiero od wczoraj mam, jeszcze nie zdążyłem tego dobrze opanować, na razie jestem zbyt cienki. W każdym razie zrobimy jakiś oddzielny odcinek poświęcony tylko gierkom, poopowiadam o swoich przygodach z dawnych lat gierkowych, może tego typu rzeczy powiem, co lubię, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Nowością dla mnie jest to, że wiecie, ja od również dobrych nastu lat nie grałem w żadne rzeczy na peceta, ja tylko konsolę ogarniałem. Także dla mnie w ogóle to jest absolutnie fascynujące zobaczyć, co się działo w gierkach na peceta przez te wszystkie lata i niektóre rzeczy mnie zaskakują. Niektóre rzeczy bardzo bym sobie chciał zobaczyć, spróbować. No zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. No nic, dziękuję uprzejmie za live'a, za wsparcie kanału, za komentarze, za w miarę małą ilość, że tak powiem, upierdliwych podżegaczy, a jednak większość z widzów, praktycznie wszyscy dzisiaj trzymali odpowiedni poziom, było bardzo sympatycznie. Trzymajcie się i przed nami najbardziej chyba ekstremalny tydzień kampanii wyborczej. Nie dajmy się zwariować, nie wierzmy we wszystko to, co mówią politycy, ale nie popełniajmy błędu i nie myślmy o głosowaniu na tych, którzy realizują interesy niepolskie. Wydaje mi się, że w każdej partii można znaleźć takich ludzi, którzy realizują czyjeś interesy, niekoniecznie polskie, ale wydaje mi się, że może być to chyba największym zagrożeniem dla Polski jest jednak wygrana Platformy Obywatelskiej. Jeszcze tutaj się odezwę, bo Miro, daj swojego nika na Steamie, zrobimy sobie community. No jak ja mam nika na Steamie, muszę zobaczyć. No co ja mam Steama aktywnego teraz? Ja mam chyba Chmiel Vlog, jeśli się nie mylę. Poczekajcie, aż zobaczę. Zaraz zobaczymy. No nie, zaraz. O, ja mam jeszcze... A, ja pod tą nazwą wziąłem. Stary Chmiel Vlog. Tak to się nazywa. Tak powinienem być znaleziony. Wpisane razem. Stary Chmiel Vlog. Chyba Chmiel Vlog to było gdzieś, któreś z moich dzieciaków właśnie takie miało konto. Ja jestem Stary Chmiel Vlog. Także... Może tutaj napiszę. No, Arma też jest fajna. Zresztą kiedyś w Armę grałem. Sorry. Kurna, nie widzę klawiszy. O. Kiedyś w Armę grałem, ale no teraz nie mam jeszcze Army, a... Na razie w tym miesiącu, znaczy w ostatnim czasie zbyt dużo tutaj wydałem na to, żeby tę swoją bibliotekę, że tak powiem, ogarnąć. Dlatego na razie wystarczy, mówię. Jest Hell Let Loose,
Skład, Project, Zomboid, Cold Waters, Baldur's Gate. Jeszcze mam tutaj do dyspozycji parę rzeczy, które tutaj gdzieś mojego syna, bo to wiem, że można sobie przez jakiś czas pociąć. Nie wiem, chyba 30 dni można udostępnić parę rzeczy, także on też mi ze Steama tam coś obczai. Będzie sympatycznie. No dobra, kończymy. Miłego tygodnia życzę, dobrego poniedziałku i do zobaczenia. I tak jak mówię, bez nerwów w tym ostatnim tygodniu kampanii wyborczej. Trzymajcie się, na razie. Cześć.